Witam Państwa na kolejnym wykładzie ogólnouniwersyteckim i dzisiejszym gościem jest, jak Państwo widzą, profesor Jerzy Hausner, który jest profesorem związanym od zarania swoich dziejów najpierw z Akademią, a obecnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Wiąże dość skutecznie, czy wiązał działalność publiczną, polityczną, gospodarczą z działalnością na uczelni, na której udaje mu się całkiem nieźle rozmaite nowatorskie programy nauczania i w ogóle działania wprowadzać. Przypomnę, że w latach, poczynając od lat 70. pełnił różne ważne funkcje ministerialne w rządach głównie lewicy, gdzie premierami byli Cimoszewicz, Miller, Belka i także jest nie teoretykiem ekonomistą, tylko też i praktykiem. Związany był z SLD, później od 2005 roku już raczej z Platformą Obywatelską, z tym, że jego działalność taka polityczno-publiczna zaczęła się, jak wyczytałem, gdzieś w 68 roku, gdzie został złapany w Krakowie na rozdawaniu ulotek, za co zasądzono mu 1800 złotych grzywny z zamianą na 60 dni aresztu. Nie wiem, czy pan, panie profesorze, zapłacił, czy odsiedział to. Babcia zapłaciła, jak się dowiedziała, 5 dni byłem. Że 5 dni tylko, no więc to się tak udało. Teraz ta informacja pochodzi z akt IPN-u. Licznie, często można profesora Hausnera wypowiedzi znaleźć w rozmaitych mediach, w tygodnikach i w gazetach. I ja czytam je z przyjemnością i z zainteresowaniem. W zeszłym roku na przykład znalazłem, teraz je odświeżyłem, taki artykuł, czy wywiad zatytułowany Dokąd idziemy, gdzie profesor Hausner twierdzi, że to, co charakteryzuje, czym się charakteryzuje obecny stan stosunków takich gospodarczych w Polsce, to jest coś, co się nazywa rozwój molekularny, termin wprowadzony przez profesora Czapińskiego, że po prostu jesteśmy strasznie ograniczeni albo do siebie samych, albo do najbliższej rodziny i nie staramy się wyjść szerzej i rozpocząć jakiejś szerszej działalności, a tą szerszą to zwykle określamy, że ktoś za nas to załatwi, nie wiem, samorząd, rząd, władze, ale nie my. My jesteśmy nieodpowiedzialni, nie jesteśmy za nic szerszego odpowiedzialni. W jakimś innym wykładzie znalazłem takie pytanie dziennikarza, czy chciałby pan zmieniać świat? I profesor Hausner odpowiada na to, że próbuje w każdym razie, a to, co ja zauważyłem, że jego konikiem jest innowacyjność i przedstawianie gospodarki, w ogóle sposobów myślenia na właśnie taki proinnowacyjny. Przy okazji też gdzieś zauważyłem, że z jego wypowiedzi, że jest proimigracyjny, to znaczy chciałby, żeby w Polsce przybyło nam ludzi już tu pracujących, którzy pochodzą z zagranicy. O naszych kolejnych rządach, wszystko jedno, czy lewicowych, czy prawicowych,
i rządzących, wypowiada się, wydaje mi się, dość krytycznie zawsze, z tym, że ta krytyka nie jest krytyką, którą pewnie można by nazwać konstruktywną, to znaczy nie ma tam tego, z czym się spotykamy bardzo często w wypowiedziach polityków czy działaczy gospodarczych, z takim sączonym jadem i, prawda, całkowitą deprecjacją wszystkich poglądów, poczynań ludzi, którzy są innej jakiejś opcji politycznej. Także myślę, że ten dzisiejszy wykład profesora Hausnera też będzie konstruktywny i że właśnie będzie pozytywny, a nie będzie raczej nastrajał pozytywnie, a nie bardzo krytycznie do świata, w którym żyjemy. Bardzo proszę, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Dziękuję bardzo panie rektorze, magnificencjo, za zaproszenie na tę prestiżową serię wykładów. Mój wykład będzie próbą wykładu akademickiego z pewną zamiarem odnoszenia do praktyki, ale nie będę próbował mówić o Polsce, już na pewno nie będę mówił nic o rządach, więc żeby skwitować to, o czym zechciał powiedzieć pan rektor, powiem, że oczywiście działalność partyjną czy polityczną zaczynałem zupełnie w innej epoce i z innymi osobami, ale kończyłem przy boku Tadeusza Mazowieckiego i Władysława Frasyniuka przy nieudanej próbie tworzenia partii demokratycznej i na tym moja działalność jako partyjna się zakończyła raz na zawsze. Więcej żadnej próby prowadzenia tego rodzaju działalności nie podejmę, a mówię o tym dlatego, że mój związek z Platformą Obywatelską polega wyłącznie na tym, że zaproponowano mi miejsce w Radzie Polityki Pieniężnej, które jest miejscem eksperckim, a nie jest miejscem partyjnym i staram się tę pracę, którą wykonuję w RPP w ramach polityki pieniężnej wykonywać rzeczywiście na zasadach eksperckich. Proszę państwa, przygotowałem wykład, którego pierwszy slajd mówi o tym, o czym to będzie. Ja w tym wykładzie chcę przeciwstawić dwa sposoby myślenia o biznesie. Jeden, który uważam za przebrzmiały i odchodzący i który jest kwintesencją myślenia pewnej części ekonomistów i który stał się taką zasadniczą frazą myślenia w okresie rewolucji neoliberalnej, to po angielsku brzmi the business of business is business, co oznacza, że liczy się tylko wynik. Nieważne, co robimy, ale to, co robimy, mamy robić efektywnie. Chodzi więc o to, by robić rzeczy właściwie, a rzeczy robić właściwie oznacza dokładnie robić je efektywnie. Mieć zysk, mieć wynik. Ja chcę to przeciwstawić koncepcji, którą nazywam firma jako idea, którą rozwijam z moim kolegą. On się nazywa Mateusz Zmyślony, jest właścicielem prywatnej firmy doradczej i razem w dwójkę staramy się ten sposób myślenia rozwijać. Tu są pewne znaki, które on wymyślił i które nie do końca oddają całą naszą myśl. Natomiast ja chcę powiedzieć, że przeciwstawiam robienie tego, co jest właściwe, od robienia tego właściwie. I uważam, że początkiem rozmowy jest robienie rzeczy właściwych, a kontynuacja rozmowy polega na tym, żeby robić je właściwie. Natomiast myślenie tylko o tym, żeby robić rzeczy właściwie, czyli efektywnie, jest pominięciem, czy to są rzeczy właściwe, wydaje mi się być niebezpieczna dla ekonomii, niebezpieczna też dla rozwoju społecznego. W związku z tym zadaję sobie pytanie w tym wykładzie, na czym polega proces wytwarzania wartości ekonomicznej? I to taki proces, który ma umożliwić zaspokajanie ważnych potrzeb jednostkowych i społecznych. Chce się poruszać w obrębie ekonomii, chce się poruszać w obrębie ekonomii rynkowej, to chcę wyraźnie podkreślić. Chcę myśleć o biznesie jako o działaniu, które ma także tworzyć wartość ekonomiczną, ale chcę zastanowić się, od czego to zależy. Nie sposób tej rozmowy nie zaczynać od kryzysu. Ja oczywiście nie będę starał się dowodzić, z czego wziął się ten kryzys, ale to nie jest tylko dla mnie kontekst, to jest istota problemu, z którym mamy do czynienia. Chcę więc zasygnalizować, że nie mamy do czynienia z kryzysem
kryzysem w systemie, tylko kryzysem systemu. Że to oznacza, że znane metody zarządzania kryzysowego zawodzą, że mamy do czynienia z pewnymi intuicyjnymi procesami poszukiwania właściwego rozwiązania. Andrzej Sławiński, który jest wybitnym profesorem, jednym z najwybitniejszych polskich ekonomistów, a siedzi tam na sali, pisze między innymi właśnie o takich próbach intuicyjnego radzenia sobie, może wreszcie na coś trafimy i rozwiążemy problem strefy euro. Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że te próby znalezienia rozwiązania instrumentalnego są być może nieskazane na kompletne niepowodzenie, natomiast one pomijają to, że mamy do czynienia z problemem instytucjonalnym, czyli właśnie z kryzysem systemu. I że w istocie rzeczy oczekiwanie, że będzie jakaś władza, która ustanowi nowy system w obecnych warunkach, kiedy ten proces kryzysowy jest i na poziomie globalnym, i na poziomie międzynarodowym, i na poziomie międzynarodowym, dotyczy także takich instytucji jak banki, dotyczy takich instytucji jak firmy, czy dotyczy takich instytucji jak państwa, czy uniwersytety także, że ten proces wymaga głębokiej zmiany instytucjonalnej. Zarazem istnieje bardzo silne niebezpieczeństwo w tej chwili antyrynkowej i antyliberalnej kontrrewolucji. Że taka groźba odrzucenia tego, co było dotychczas, polegająca na przesuwaniu wahadła w drugą stronę, w kierunku państwa i przekonaniu, że to państwo jest właściwą odpowiedzią na te problemy, wydaje mi się być niesłuszna. I to, czego chciałbym poszukiwać, to raczej otwieranie przestrzeni między rynkiem, państwem i społeczeństwem obywatelskim w procesie równoważenia i kreowania różnych wartości, niż w przekonaniu, że teraz w odpowiedzi na zawodność rynku, na słabości rynku, mamy z powrotem wrócić do jakiejś koncepcji gospodarki etatystycznej. To poszukiwanie recepty albo w państwie, albo w jakimś instrumentarium nowym ekonomicznym trochę wynika z błędnego moim zdaniem przekonania, fałszywego przekonania o tym, że istnieje coś takiego jak systemowa, instytucjonalna równowaga, którą można utrzymywać w sposób trwały. Podczas gdy cechą współczesnych społeczeństw jest nieunikniona zmiana, a tym samym każdy stan równowagi z natury rzeczy nie będzie trwały, jest przejściowy. W związku z tym, jeżeli nawet dyskutujemy w tej przestrzeni państwo i rynek, choć nie jest to dla mnie wystarczające rozumowanie, nie jest to wystarczająca przestrzeń do poszukiwania właściwego rozwiązania, to nic nie uzyskamy, przesuwając wahadło raz w drugą, w jedną czy w drugą stronę. To, co ja często stawiam pytanie moim kolegom na uczelni. Czy mamy do czynienia z problemem koniunkturalnym, czy mamy do czynienia z zasadniczą zmianą strukturalną, na którą napotkaliśmy? Bo jeżeli zmiana jest czysto koniunkturalna, to znaczy odwrócicie te procesy demograficzne i znowuż będziemy mieli liczebne roczniki, które będziemy mogli kształcić w systemie kształcenia kombinatowego i fabrykowania dyplomów, to da się w dalszym ciągu funkcjonować według tej zasady, w jakiej funkcjonujemy. Jeżeli jednak jest to trwała zmiana, i ta zmiana zresztą jest głębsza niż tylko liczba studentów, jest zmianą mentalną, zmianą sposobu podejścia do życia, interpretacji, także sensów, to znaczy, że stajemy wobec problemu, że musimy zasadniczo przebudować nasz sposób funkcjonowania, czyli zupełnie inaczej podejść do tego, co powinno być właściwym rozwiązaniem. Bo jeżeli to pierwsze, no to model uczelni, którego kwintesencją jest to, że w mojej uczelni tradycyjnie wyłącza się w okresie przedświątecznym, przed Bożym Narodzeniem, do pierwszych dni roku wyłącza się całą uczelnię, zamyka się całą uczelnię, pozwala się tylko nielicznym sportowcom przychodzić na uczelnię. Wszyscy administracja i wszyscy pracownicy mają siedzieć w domu. To jest model, który po prostu rzeczywiście jest efektywny, no bo oszczędzamy na prądzie. To znaczy, że uważamy, że ten prąd jest ważniejszy niż ta praca, którą by ci ludzie przychodząc na uczelnię wykonywali. Tak? Ale tylko chcę powiedzieć, że nie czepiając się kogoś konkretnie, chcę powiedzieć, że to jest bezsensowny sposób myślenia. Że jeżeli teraz zaoszczędzimy, to później będziemy mogli z powrotem się rozwijać. Nie. W tym modelu ekstensywnego, ekstensywnej dydaktyki, masowej dydaktyki, nie da się już dalej rozwijać w żaden sposób uniwersytetu, chyba że w stronę liceum ekonomicznego. To by jeszcze przez jakiś czas dało się utrzymać. Teraz, proszę Państwa, te rozważania, o których chcę prowadzić, one dotyczą w istocie rzeczy ponownie kwestii rynku, jego znaczenia,
Mówiłem o tej nierównowadze. Nie tak dawno, trochę przy mojej pomocy i inicjatywie, została wydana w języku polskim ostatnia praca takiego wybitnego węgierskiego ekonomisty Janosza Kornaja. Ta praca pokazuje różnicę między gospodarką kapitalistyczną i gospodarką planową, podkreślając, że nie ma idealnych systemów, w których byłaby równowaga. Mamy albo do czynienia z gospodarką nadmiaru, albo z gospodarką niedoboru. Lepiej mieć gospodarkę nadmiaru, dlatego że gospodarka nadmiaru tak czy owak pobudza przez konkurencję i innowacyjność, podczas gdy gospodarka niedoboru jest gospodarką antyinnowacyjną, nierozwojową. W związku z tym z dwojga złego lepiej wybrać to, co historycznie potwierdziło swoją przewagę. Ja się zgadzam z wieloma tezami Janosza Kornaja, co nie znaczy, że z każdą nierównowagą rynkową gotów jestem przystać i nie jestem gotów uznać, że nic nie mamy do zrobienia. Stajemy w związku z tym więc wobec pewnego problemu, który Michael Zendel w takiej bardzo popularnej w tej chwili pracy o moralnych granicach rynku użył takiego określenia. Rynki korumpują, w znaczeniu psują, w tym znaczeniu. Korumpują, niszczą, eliminują wartości nierynkowe, te wartości, które warto byłoby chronić. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy są jakby dwie drogi powstrzymywania komercjalizacji, skrajnego urynkowienia. Jedna droga, która wiedzie przez państwo. Ta droga, która polega na tym, że będziemy ustanawiać prawne ograniczenia, restrykcje, wyłączenia. I jestem najdalszy od tego powiedzieć, że nie ma tu nic do zrobienia. Na przykład kwestia regulacji praw własności intelektualnej jest zasadniczym problemem w tym zakresie. I to takiej własności, która równoważy wpływy różnych grup. Ale wydaje mi się, że to nie jest wystarczające, że my potrzebujemy odpowiedzi, która idzie inną ścieżką, która idzie do firmy, idzie do tego, czym jest przedsiębiorstwo. Jaka jest relacja pomiędzy uprawianiem działalności gospodarczej a wartością? W tym wartością ekonomiczną, aczkolwiek nie tylko o wartości ekonomicznej chcę powiedzieć. Z panem profesorem Tomaszem Żyliczym przygotowaliśmy tekst, który nazywa się Aksjologiczne i ekonomiczne podstawy gospodarki leśnej. Ja przywołuję ten przykład i to rozumowanie w skrócie, bo ono pokazuje istotę problemu. Otóż w przypadku lasu mamy do czynienia, tak jak obydwaj twierdzimy, z trzema typami wartości. Z wartościami, które można określić jako egzystencjalne albo samoistne. Zgodnie z zasadą, że człowiek nie może istnieć bez lasu, las może istnieć bez człowieka. Mamy do czynienia z wartościami, które określamy jako instrumentalne. Na przykład wtedy, kiedy zbieramy grzyby. Tak? Dlaczego trzeba chronić wartości instrumentalne? Bo jeżeli mamy finansować utrzymanie lasu po to, żeby nie zginąć od braku lasu, to ludzie muszą mieć nie tylko motyw ogólny, muszą mieć motyw konkretny. To, że mogą pójść, że lasy nie są grodzone, to, że mogą zbierać to runoleśne. I mamy do czynienia z trzecim rodzajem funkcji lasu, jakim jest drewno jako surowiec ważny w produkcji. Otóż chcemy w tym rozumowaniu pokazać, że żeby rzeczywiście można było uzyskiwać wartość ekonomiczną z wyrębu i wykorzystania tego surowca dla przemysłu meblowego, który jest naszym konkurencyjnym przemysłem, to nie wolno przekreślić tego, co musi być na samym początku. Na początku las musi istnieć. Później las musi służyć ludziom, a dopiero później pojawia się ta funkcja produkcyjna, przy czym ta funkcja produkcyjna jest potrzebna, bo przynosi wartość ekonomiczną, której możemy użyć po to, żeby chronić las i udostępniać las także ludziom. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w którym dojście do wartości ekonomicznej odbywa się w pewnym złożonym procesie, w którym wychodzimy od tego, co nie powinno być skomercjalizowane i co musi być chronione, ale żeby było chronione, musi przynosić jakąś wartość w końcu, jakąś wartość ekonomiczną, która pozwala nam to finansować. Weźmy inny przykład, uniwersytet. Nie wolno z uniwersytetu czynić przedsiębiorstwo. Nie wolno, bo to nie jest przedsiębiorstwo. Uniwersytet tworzy całą masę wartości, których sam nie jest w stanie zekonomizować, ale które mogą być ekonomizowane w tym, że mamy wyższy poziom kapitału ludzkiego i który pozwala rozwijać swoją własną gospodarkę czy społeczeństwo. I dlatego uniwersytet tworzy wartości egzystencjalne, te, które są potrzebne, wartości kulturowe, które są potrzebne do sensu naszego istnienia, do samowiedzy.
tworzy wartości instrumentalne i może tworzyć wartości ekonomiczne, ale w tym przypadku one nie są najważniejsze i one nie mogą być tak skalkulowane, że uniwersytet sam na siebie w całości zarobi. Nie może sam na siebie w całości zarobić. Co nie znaczy, że nie należy starać się, żeby uniwersytet miał dochody własne, także ze sprzedaży efektów swojej myśli. Teraz chcę przejść do takiej części, która jest próbą konceptualizacji problemu, zanim przejdę do bardziej praktycznych rozważań. Ja tutaj w tej części polegam na bardzo ciekawej, pięknej pracy Władysława Tatarkiewicza. To są takie niewielkie eseje filozoficzne, w których on zinterpretował w pewien sposób cywilizację i kulturę. Ogólnie rzecz biorąc, uznał, że to, co materialne, jest cywilizacją, to, co jest intelektualne czy duchowe, jest kulturą. Ja to odnoszę do pojęć, które dzisiaj w ekonomii mają duże znaczenie, do aktywów materialnych i aktywów niematerialnych, do tangible i intangible assets, które interpretuję jako niematerialne. Otóż to rozróżnienie między cywilizacją i kulturą nie traktuję jako czegoś rozłącznego. Ja podkreślam, że jedno i drugie jest bardzo potrzebne, że w procesie rozwojowym to, co uzyskujemy materialnie, może być podtrzymywane i rozwijane, o ile dodajemy do tego komponent kulturowy, komponent intelektualny. Że te dwie sfery mają trochę inny sposób wyznaczania swoich granic wewnętrznych, inny sposób uczestniczenia ludzi i w związku z tym sytuacja, w której zaczyna dominować to, co materialne nad tym, co intelektualne, prędzej czy później przeciwstawia się rozwojowi. Chcę zarazem podkreślić, że ta przestrzeń kultury, przestrzeń intelektualna, generująca owe aktywa niematerialne, jest przestrzenią dyskursywną, jest przestrzenią nieustającego sporu i dialogu. Nie ma ona sztywnych granic, one są płynne. Ale z drugiej strony, żeby mogła działać ta sfera, ona wymaga materialnej, cywilizacyjnej podbudowy. Wymaga swego rodzaju infrastruktury. Trudno sobie wyobrazić jako wykwit czystej myśli intelektualnej, tak? Żeby istniał uniwersytet w tej skali, on musi mieć po prostu zasoby infrastrukturalne. To, jak te zasoby są zorganizowane, jak są nowoczesne, ma istotne znaczenie. Ale naprawdę siła tej infrastruktury zależy od tego, co potrafimy z tego intelektualnie wydobyć. I teraz przechodzę do kolejnego punktu, który jest istotny w moim rozumowaniu, a mianowicie do stwierdzenia, że to przenikanie się aktywów, albo jak to chce, kapitałów materialnych i niematerialnych, które mogę, że tutaj określam jako twarde i miękkie, dokonuje się w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie w przypadku aktywów materialnych mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ich wykorzystywanie prowadzi do ich zużywania. Mówiąc inaczej, jeżeli chcemy je akumulować, musimy je systematycznie od nowa wytwarzać, ponosząc koszty. Podczas gdy aktywa niematerialne, podczas gdy to, co jest kapitałem miękkim, ma zupełnie inną regułę akumulacyjną. A mianowicie im więcej korzystamy z kapitału intelektualnego, im więcej korzystamy z zasobów niematerialnych, tym przybywa. One się nie zużywają. One są niewyczerpalne, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że nie są bezkosztowe i nie są bezwarunkowe. One nie pojawiają się same z siebie. One pojawiają się w określonych warunkach materialnych, infrastrukturalnych, cywilizacyjnych. Ale to jest ważne, że w momencie, kiedy dodajemy do tego, co potrafimy robić infrastrukturalnie, materialnie, te zasoby intelektualne, to mamy do czynienia z tym, że te zasoby przybywają, ponadto one wyraźnie podnoszą wartość ekonomiczną tego, co potrafimy zrobić materialnie, tego, co potrafimy zrobić w tym obszarze cywilizacji. Więc mówię o współzależności wykorzystania kapitałów twardych i miękkich, podkreślając, że aby móc w ogóle dysponować kapitałem miękkimi, najpierw musimy osiągnąć pewien poziom rozwoju materialnego i cywilizacyjnego, ale po osiągnięciu pewnego poziomu dalszy rozwój zależy przede wszystkim od włączania kapitałów miękkich, od włączania od tych zasobów
które są zasobami intelektualnymi, tego, co jest intangible. I że wartość tego, co materialnie potrafimy wytworzyć, jest niewspółmiernie wyższa, jeżeli włączamy te czynniki niematerialne. No to weźmy sobie przykład centrów naszych miast. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że w centrach naszych miast lejemy niesamowitą ilość betonu po to, żeby rozwiązać problemy komunikacyjne. I chcę wyraźnie powiedzieć, że nie ma możliwości rozwiązania tego problemu. My nigdy z tym nie nadążymy. Jeżeli nie wprowadzimy czegoś, co jest dodanym elementem i pozwala na przykład zarządzać ruchem, zarządzać płynnością ruchu. Nie wykorzystamy po prostu wiedzy, która jest potrzebna do tego, żeby rozwiązywać problemy nie tylko po stronie zasobów materialnych. I tak będzie z każdym urządzeniem materialnym. Jedna z firm, którą współpracuję, jest Lotos. Jest to firma, która w rankingach międzynarodowych jest dzisiaj notowana jako trzecia najbardziej nowoczesna technologicznie firma w Europie. Ale w rankingu kapitału intelektualnego jest na bardzo dalekim miejscu. To znaczy, że oni za swoje własne pieniądze potrafili stworzyć dużo więcej niż potrafią to wykorzystywać w sensie przenoszenia wartości ekonomicznej. To nie ma w związku z tym możliwości rozwoju. Jeżeli teraz nie podniosą poziomu zarządzania, poziomu kapitału ludzkiego, poziomu kapitału intelektualnego, to, co potrafią materialnie, nie potrafią tego spożytkować dla rozwoju. Więc o ile na początku działania spirali rozwojowej to kapitały twarde są niezbędne, aby pobudzić kapitały miękkie, później to kapitały miękkie pobudzają wykorzystanie kapitałów twardych. Dzięki tym drugim te pierwsze zyskują dodatkową wartość. Po prostu to, co materialne, potrafimy lepiej i efektywniej, bardziej przedsiębiorczo spożytkować, jeśli dysponujemy dużymi aktywami niematerialnymi. Jeżeli więc tak, to chcę wyraźnie powiedzieć, że mamy do czynienia, bo teraz przechodzę do procesu wytwarzania wartości, z dwoma procesami. Jeden proces to jest proces wyceny. I nie chcę powiedzieć, że wycena, wszystko jedno, jakim mechanizmem się odbywa, czy to jest giełda, że wycena nie ma znaczenia dla wartości ekonomicznej. Ma. Ale w istocie rzeczy nie możemy tego procesu, który jest wyceną rynkową, odrywać od tego, skąd się bierze wartość, którą później wyceniamy. Jeżeli nie ma tej wartości pierwotnej, to ta wtórna nie może przynieść żadnego rozwoju, nawet jeżeli ona ma przejściową wartość rynkową. W związku z tym, jeżeli chcemy iść w kierunku tego procesu, o którym mówi, który łączy zasoby materialne i niematerialne, musimy umieć odróżnić proces wytwarzania wartości od wyceny wartości. I może przejdę do takiego slajdu, który lepiej to obrazuje na przykładzie wzornictwa przemysłowego, czy jak to woli, designu. Dzisiaj to jest taka bardzo istotna i interesująca, modna działka. Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że my często zrozumiemy wzornictwo przemysłowe, design, przede wszystkim jako estetyczny wymiar produktu. Traktujemy jako coś, co ma służyć przede wszystkim temu, co jest zewnętrzne. Podczas gdy pomijamy, że w istocie rzeczy design jako wzornictwo przemysłowe jest nam potrzebne od tego, żeby od samego początku projektować proces przekształcania jednych wartości w drugie wartości. Że od początku design musi być włączony jako nie tylko dodany element do zewnętrznego produktu, że chodzi nie tylko o jego wizerunek, o jego sprzedaż, o jego marketing. Chodzi także o proces, który oczywiście musi włączać ekonomistów, inżynierów, specjalistów od zarządzania, który pozwala ten proces pozwala uzyskiwać rzeczywiście wysoką wartość. Z tego punktu widzenia firma IDEA to jest firma, która potrafi rozpoznać specyficzny dla niej, właściwy dla niej sposób wytwarzania wartości, oryginalny sposób wytwarzania wartości. Na tej samej zasadzie można w związku z tym
mówić także o idei, o mieście jako idei, czy uniwersytecie jako idei, którym chodzi o to, żeby rozpoznać, w jaki sposób przekształcamy wartości pozyskiwane z zewnątrz, w wewnętrznym procesie przekształcamy je w inne wartości, to powoduje, że rzeczywiście koncentrujemy swój wysiłek na wytwarzaniu wartości, natomiast kwestia wyceny i pozyskiwania korzyści z tego jest sprawą, której nie bagatelizuję, ale nie chcę jej postawić na miejscu pierwszym. Otóż firma idea w związku z tym może powstać tylko wyłącznie jako wyraz pewnego kulturowego przepracowania dotychczasowych form działalności, a w związku z tym zawsze będzie potrzebna do tego kultura, zawsze będą potrzebne do tego zasoby intelektualne, zawsze będą potrzebne do tego te elementy, które pozwalają toczyć dyskurs, nakładać perspektywy, szukać alternatywnych rozwiązań, uruchamiać wyobraźnię. To dotyczy także oczywiście korporacji, to dotyczy przedsiębiorstw, bo o nich przede wszystkim chciałbym dzisiaj mówić. Czyli jeżeli chcemy mówić o firmie idei, to powinniśmy nie zaczynać od pytania jak, tylko zaczynać od pytania po co, według jakich reguł, by dojść do tego, w jaki sposób, czyli co znaczy działać w sposób właściwy. Czyli musimy przejść pewien proces, który zaczyna się od myślenia od wartości, przechodzeniu przez normy, aż dochodzimy do dóbr, do produktów i do dóbr. I ten proces musi być procesem, który jest oryginalnie pomyślony w stosunku do konkretnego potencjału, konkretnego podmiotu, o którym mówimy, w tym przypadku przedsiębiorstwa. Więc jak ma wyglądać ten proces, specyficzny proces wytwarzania wartości w naszej firmie? Wszystko jedno, czy to jest Grupa Azoty, czy to jest PZU, czy to jest Danon, czy to jest jakakolwiek inna firma. Teraz jest pytanie oczywiście, na czym taki proces przepracowania kulturowego miałby prowadzić i jest pytanie, dlaczego miałby być prowadzony, skoro mamy wyniki. Jaki jest motyw, żeby się tym zajmować? Otóż chciałbym powiedzieć, że to, czego zacząłem od kryzysu, ma także istotną zmianę w sposobie funkcjonowania rynków. Ja będę mówił o kilku konkretnych przypadkach, ale też chcę powiedzieć trochę szerzej. Tutaj jest próba przeciwstawienia tego nowego i starego podejścia, podkreślając, że nowe podejście biznesowe to produkty i usługi innowacyjne, komunikacja marki staje się społeczna, jest to idea ciekawa i zaawansowana od strony kulturowej. Zyski firmy rosną w wyniku rzeczywiście zdobywanego i utrzymywanego zaufania, w wyniku poprawiania produktu, poprawiania tego procesu wytwarzania wartości. A dlaczego to jest nieuchronne? Bo mamy do czynienia z bardzo istotną zmianą po stronie konsumentów. Być może my w Polsce jeszcze tego tak mocno nie odczuwamy. Być może to jest problem, który u nas jest dopiero u początku drogi. Ale mamy do czynienia z konsumentem, który również ze względu na nowoczesne technologie inaczej jest dzisiaj w stanie reagować w stosunku do przedsiębiorstwa. To jest konsument, który sprawdza, który nie przyjmuje na wiarę obietnice, który potrafi się bronić, który potrafi się przeciwstawić, który potrafi skutecznie nawet największe korporacje zaatakować. To jest konsument, który jest coraz bardziej świadomy swoich potrzeb i nie daje sobie do końca tych potrzeb narzucać. To jest też ten symbol zmian gastronomicznych, pokazuje, od czego odchodzimy, również jako model naszego życia. Podchodzimy od tego, co jest fast, co doprowadziło nas do takiego stanu, w kierunku slow. Czy wszyscy? Nie wszyscy, ale wystarczająco wiele grupy konsumenckie, żeby wymusić tą zmianę po stronie biznesu, a ci, którzy tego nie dostrzegą, będą ponosili tego coraz mocniejsze konsekwencje. Weźmy sobie przykład tego, o czym dyskutujemy w Polsce, a mianowicie przykład owych frankowiczów i obecnej sytuacji. Chcę wyraźnie powiedzieć, że są w Polsce dzisiaj przykłady banków, nie chciałbym żadnego nazwy tutaj przywoływać, by nie wpaść w tarapaty,
w których pozwy zbiorowe wobec tych banków, nie akurat z tego powodu, dzisiaj są skutecznie egzekwowane i zagrażają funkcjonowaniu tych banków. Więc w przypadku dzisiaj frankowiczów banki nie reagują tylko na to, że ktoś po stronie polityków wypowiedział taką czy inną opinię lub też Komisja Nadzoru Finansowego wywiera pewną presję na banki. To jest także próba powiedzenia, zastanowienia się, w jaki sposób mamy prowadzić ten biznes, aby nie stanąć wobec sytuacji, w których konsumenci się od nas odwrócą. W jaki sposób zmienić swój pomysł na biznes. Nestlé jest przykładem firmy, która ma takie logo. O czym mówi to logo? Mamy tutaj do czynienia z karmieniem młodych ptaków przez starszego ptaka. A Nestlé dzisiaj nie jest rzeczywiście firmą, której nazwa, której logo Good Life, Good Food, Good Life jest prawdziwa. Nestlé dzisiaj wycofuje się z bardzo wielu swoich rozwiązań, bo zaczęło tracić uznanie rynkowe. Bo stanęło wobec problemu odmowy uczestnictwa w tym procesie. W związku z tym, jeżeli przeciwstawiam firmę jako firmę i firmę jako idei, to z jednej strony pokazuję biznes, który polega na tropieniu klienta, na polowaniu, łowieniu, na chwytaniu i niepuszczaniu. Pokazuję w związku z tym firmy telekomunikacyjne, które nas nękają telefonami. Firmy telekomunikacyjne, które zawierają takie umowy z nami, że dają nam preferencje przy wejściu do umowy, ale wyjście z tej umowy jest prawie że niemalże niemożliwe. Ale to nie znaczy, że nie ma dzisiaj konsumentów, którzy się przed tym nie potrafią bronić. I że ci konsumenci nie pokazują, w jaki sposób się przed takimi firmami bronić. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z monopolistycznym układem, bronienie się przed takim sposobem postępowania jest trudniejsze. Przeciwstawiam myślenie o kliencie jako o dojnej krowie. Sytuacji, w której traktuje się klienta podmiotowo. Rozmawia się, słucha, współtworzy, nagradza, zabiega o jego sympatię i o uznanie. I tego rodzaju przykładów jest coraz więcej. Chciałbym w związku z tym, zmierzając powoli do podsumowania tego wykładu, powiedzieć, że na ogół uważaliśmy, że wszystko jest możliwe. Teraz wiemy, że nie wszystko jest możliwe, ale to słowo możliwe powinniśmy zinterpretować inaczej. Pewne rozwiązania są możliwe, ale dlatego, że są słuszne, są możliwe. Pewne rozwiązania są dopuszczalne, jeżeli chcemy dyskutować o rozwoju. Na końcu chciałbym wyprowadzić z tego wnioski trochę o charakterze akademickim i adresowane do mojej dyscypliny, do ekonomii. Co to jest więc firma idea? To jest firma, która rozumie proces przechodzenia od wartości, norm do dóbr i rozumie zarazem, że w tym procesie ma powstać wartość ekonomiczna, która jest potrzebna, żeby ta firma mogła ten proces odtwarzać i go innowacyjnie zmieniać, i go korygować, i go dostosowywać. To jest firma, która rozumie, na czym polega jej specyficzny proces wytwarzania dóbr, wytwarzania wartości. To jest firma, która potrafi uzmysłowić sobie, jakimi zasadami się kieruje. Czego na przykład nie robi, nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że nie chce. Bo nie jest to słuszne lub dlatego, że nie jest to opłacalne, ale robi to nie dlatego, że wymuszono. To jest firma, która wie, jakie dobra i komu te dobra chce dostarczać. Jaka jest więc myśl przewodnia tego, o czym mówię? Otóż działamy po to, nie po to, aby osiągnąć jakiś wynik w biznesie, ale aby móc prowadzić i modyfikować swój proces wytwarzania wartości, dzięki czemu wynik, który uzyskujemy, pozwala nam rozwijać się, a nie tylko trwać. Te firmy, które uznały, że są tak silne, że mogą przetrwać w każdych warunkach, takich firm jest coraz więcej, które upadły. Jest pytanie, czy kiedyś będą upadały banki, bo niektóre banki są nadal zbyt duże, by mogły upaść, ale jeżeli nawet te banki są zbyt duże, by mogły upaść, to chcę wyraźnie powiedzieć, że mamy tam do czynienia z pewnym procesem, którym najpierw politycy zrzekli się odpowiedzialności i zostawili
rozwiązania samoregulacji, pod czym te banki przerzuciły odpowiedzialność na słabszych uczestników rynku. Nie mamy więc do czynienia z sytuacją, w której nikt nie ponosi za to konsekwencji, a ci, którzy ponoszą za to konsekwencje, będą się przed tym starali bronić. I to z pewnością nie jest droga, która prowadzi do rozwoju. W związku z tym coraz mocniej wydaje się, że powinniśmy rozróżniać wzrost i rozwój. Ja nie bagatelizuję problemu wzrostu, ale wzrost ma aspekty ilościowo-strukturalne. Jest przede wszystkim materialny, fizyczny, cywilizacyjny, podczas gdy rozwój jest przede wszystkim strukturalno-jakościowy, intelektualny i kulturowy. I bez tego drugiego komponentu rozwoju społecznego być nie może. Pojawia się więc problem, kto miałby to zrobić, jak ma wyglądać przywództwo w tego typu biznesie. Otóż chcę wyraźnie powiedzieć, że przywódca w tym biznesie, o którym ja myślę, przede wszystkim potrafi mobilizować współaktywność osób, które mają wysokie, ale też inne od swoich własnych kompetencje i dba o to, aby te kompetencje rozwijali i uzupełniali. Nie boi się kompetencyjnie lepszych od siebie w różnych dziedzinach. Potrafi koordynować ich działanie. Na czym polega przywództwo w tak rozumianym biznesie? To zdolność przełożonego do wyzwolenia potencjału organizacji tkwiącego w jej uczestnikach. To zdolność właśnie do tego, żeby przez wykorzystanie kapitałów miękkich wykorzystać to, co potrafimy zrobić technologicznie. Bo to rodzi zawsze koszty. Natomiast żeby przynosiło wartość ekonomiczną. To jest oczywiście koncepcja, która wymaga myślenia proaktywnego. Na czym ma ono polegać? A mianowicie musi polegać na stawianiu sobie dosyć prostych, ale zasadniczych pytań. Na co będziemy wystawieni w przyszłości? Jakie są wyzwania strukturalne, wobec których stoimy? Od kogo będziemy zależni? Jak do tego dostosujemy się my? Jak się przestawimy? I za kim, czy za czym będziemy podążać? Przy czym nie można podążać za wszystkimi i za wszystkim. Konieczna jest jakaś selekcja. W związku z tym jest pytanie o tę selekcję. Czym się kierować, dokonując takiej selekcji? Po pierwsze, kierować się zasadą, podstawą rozwoju jest wykorzystywanie własnego potencjału, a nie przychwytywanie zasobów z zewnątrz. Podstawą własnego rozwoju jest wykorzystywanie własnego potencjału. Jeżeli dyskutujemy o miastach, to miasta dzisiaj widzą swój rozwój przez przyciąganie turystów i inwestorów, a zaniedbują to, co jest najważniejszą siłą, miejskotwórczą siłą, to jest potencjał rozwojowy ich mieszkańców. Nasze miasta będą kiedyś cierpiały z tego powodu, że myślą wyłącznie o turystach, myślą wyłącznie o inwestorach, ponieważ wartość ziemi będzie słabła, jeżeli nie będzie, będziemy myśleli tylko o galeriach handlowych, o układzie komunikacyjnym i apartamentowcach, a w konsekwencji wraz ze słabnięciem wartości ziemi, dochody, które dzisiaj z tej ziemi są pozyskiwane, zostaną utracone. Nie pozwolą utrzymać tej infrastruktury. Utrzymanie tej infrastruktury będzie możliwe tylko wówczas, kiedy pojawi się zdolność do wykorzystania własnego potencjału. Ale na to, żeby się stało, trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaka jest idea naszego miasta? Czym się ma Kraków różnić od Bratysławy? Na czym ma polegać nasz proces wytwarzania wartości w oparciu o ten potencjał, którym dysponujemy? Jak my mamy włączyć do tego rozwoju nasze dziedzictwo kulturowe? Jak my mamy włączyć nasze uniwersytety, nasze konkretne uniwersytety? Jak my mamy włączyć naszych ludzi kultury? Bo to jest zasadniczy problem. Po drugie, jak ten potencjał pomnażać? Jakie mechanizmy chcemy uruchomić, żeby pomnażać ten potencjał? Po trzecie, jeśli czegoś nam brakuje w tym procesie, jak uzupełnić to, czego nam brakuje? I to tworzy siłę. To tworzy podmiotowość gospodarczą, podmiotowość miejską, podmiotowość państwową. Jak ja sobie ten proces wyobrażam praktycznie? Mianowicie na potrzeby swojego rozumowania zaadoptowałem pojęcie, które coś innego oznacza. Viral oznacza rodzaj infekcji informatycznej, która związana jest właśnie z zawirusowaniem. Ja nie używam viral, tylko używam viral, raczej nawiązując do idei wiru. Tu jest zainfekowanie, tu jest efekt,
Ale chodzi o taki proces, w którym ja podejmując swoje działanie i włączając innych w to działanie, wytwarzam taką spiralę rozwojową, bo rozwój jest spiralą. Nie posuwam się linearnie. Nie posuwam się też donikąd. Posuwam się w jakiejś pewnej przestrzeni, którą wyznacza ten mój potencjał, ale posuwam się w taki sposób, że zaczynam dołączać jedne rzeczy do drugich, zaczynam kojarzyć. Zachowuję się jak normalny przedsiębiorca, bo przedsiębiorca to nie jest ktoś, kto ma kapitał, to jest ktoś, kto ma pomysł, to ma umiejętność kojarzenia i włączenia w tego oryginalny sposób. Ale tego, czym, co jest w zasięgu ręki, nie co jest gdzieś daleko i co mogę wywojować. To znaczy, że także patrzę inaczej na tego potencjalnego klienta. Ja się nie pytam, czego chce nasz klient, czym jest zainteresowany. Ja się mam odwagę zastanowić, co zrobić, żeby on był moim partnerem w procesie wytwarzania wartości. Wspomniałem o dzisiejszej rozmowie z prezesem wielkiej spółki energetycznej i mówię mu, pewnie się boicie tego ruchu prosumenckiego. On mówi, niekoniecznie. To jest pytanie o bodźce ekonomiczne. Jeżeli te bodźce będą prawidłowo wytworzone, to nie ma żadnego problemu, żebyśmy pogodzili to, czym my się zajmujemy, z tym, żeby ludzie byli także wytwórcami i włączyli byli w pewien proces, w którym nasze ogniwo jest niezbędne. Bez nas nie ma możliwości rozwiązania problemu. To znaczy, że przepracowanie kulturowe firmy oznacza znalezienie innych relacji z interesariuszami, którzy nie mogą być traktowani wyłącznie jako ci, do których apelujemy, tylko ci, których zastanawiamy się, jak ich włączyć w nasz proces wytwarzania wartości, robiąc to uczciwie. To, że firmy włączają w swój obieg wytwarzania wartości zewnętrzną klientelę, no to wystarczy popatrzeć na Google'a, tak? Tylko pytanie, czy tam mamy do czynienia z sytuacją, o której my z panem profesorem Żyliczem mówimy w przypadku lasów, który polega na tym, że owszem, ja włączam zasoby zewnętrzne do mojego procesu, ale staram się, żeby te zasoby zewnętrzne były pomnażane, a nie były tylko eksploatowane. Ja nie gospodarzę nimi rabunkowo. Czyli myślę o takim procesie, w którym nawet jeżeli w ramach przemysłów kreatywnych ja komercjalizuję wytwory kultury, to zastanawiam się, co zrobić, żeby te wytwory kultury w ogóle mogły powstawać. Co zrobić, żeby w moim kraju były wysokie kompetencje kulturowe, było szkolnictwo artystyczne i nie mogę tego zbagatelizować, jeżeli na końcu tego procesu chcę robić z tego biznes. Chcę robić z tego biznes. Chyba, że chodzi mi o krótkookresowy efekt, a nie chodzi mi o rozwój. Chodzi mi o wynik, a nie o rozwój. Więc jestem business of business i business. Reszta nie ma znaczenia. Im bardziej eksploatuję. Tylko to oznacza gospodarkę rabunkową, która kończy się właśnie tym, czym się kończy. Z tego punktu widzenia, gdy mówimy o firmach, które są value driven, przeciwstawiając je na przykład formule technology driven, to nie chodzi o to, żeby deklarować wartości i nawet o to, że deklarowane wartości są przestrzegane. Idzie o to, aby zrozumieć, w jaki sposób te wartości są wytwarzane. I jeżeli taki bardzo popularny tekst Michaela Portera, który tworzy kompetencje shared value, który zmienia relacje między firmą a otoczeniem przez przekonanie, że istnieje pewna zewnętrzna sfera naszej wspólnotowości i musimy pomyśleć, tak jak myślimy w uczciwych firmach, o kosztach środowiska naturalnego z naszej działalności, bo jeżeli nie pomyślimy, to nie rozwinie się nasza działalność, bo ona wymaga czystego środowiska, albo nie przyjdą inwestorzy, którzy są nam potrzebni, albo nie przyjdą kadry, które są nam potrzebne i to rozumiemy, to samo trzeba odnieść do myślenia o środowisku społecznym, a nie tylko środowisku przyrodniczym. Ale to, co my proponujemy, jest pójściem dalej. Nie chodzi o to, żeby ta wspólnota wartości była wytwarzana na zewnątrz firmy. Chodzi o to, żeby wytworzyć pewien proces wytwarzania wartości, który jest wewnątrz firmy. Jeżeli tak, to chcę dać dwa przykłady. Jeden, który jest konkretnym przykładem. Nie chcę bronić tej firmy, żeby rzeczywiście od razu chcę powiedzieć. Sam jestem niezadowolonym użytkownikiem tej firmy, ale ono odniosło pewien sukces i sukces tej firmy pokazuje, na czym polega właśnie to otwarte myślenie. A z drugiej strony chcę postawić wobec nas wszystkich, jesteśmy w środowisku uniwersyteckim, takie retoryczne pytanie.
a mianowicie chodzi o firmę, która nazywa się Impost. Dlatego ten przykład podaję, bo to jest student mojej uczelni, człowiek, który swój biznes zaczynał w akademiku. Po prostu zaczął roznosić druki i wyrobić pieniądze. Dzisiaj Impost ogranicza działanie Poczty Polskiej, ja akurat jestem niezadowolony, ale Impost ma wielki sukces w dostarczaniu paczek i przebił największe firmy dostarczające paczki na świecie, wymyśliwszy następującą koncepcję biznesową, a mianowicie, że paczka nie jest przywożona przez kuriera, który to do nas dzwoni i mówi, że będę między 18 a 19 i przywożę paczkę, tylko ja otrzymuję na smartfonie, na telefonie informację, że moja paczka jest do odebrania w takim urządzeniu, które jest w niedalekim odległości i mogę ją odebrać w dowolnej godzinie, kiedy chcę. Coraz więcej ludzi robi zakupy w ten sposób, coraz więcej ludzi chce tego rozwiązania. Proszę zauważyć, że ci ludzie muszą coś zrobić ekstra. Tak? Muszą pójść na to miejsce. A dlaczego wolą pójść na to miejsce, niż poczekać, przyjdzie ktoś do domu? Bo chcą mieć wolność wyboru czasu. To znaczy, dlaczego ta firma ma zysk? Ponieważ wszyscy, którzy mają kurierów, muszą tych kurierów opłacać. Oni nie mają żadnych kurierów. Ich koszty są nieporównywalnie niższe, nie zatrudniają tych ludzi, natomiast jednocześnie klienci z tego chcą korzystać. Oczywiście pewnie nie wszyscy klienci. Ale chodzi o to, żeby zrozumieć, że ci klienci, jeżeli się dobrze z nimi umówisz i uczciwie dotrzymasz warunków, wytwarzają pewną dodatkową wartość ekonomiczną w procesie, który oni coś uzyskują, coś dzięki czemu uzyskawszy, pomagają nam w robieniu tego, co dla nas jest istotne. A pytanie, które chcę zadać do nas wszystkich, jest fundamentalne dla mnie także jako nauczyciela akademickiego od 40 lat. Po co jest uniwersytet? Jaka jest idea uniwersytetu? Chcę powiedzieć, że polskie uniwersytety, nie wszystkie, jak mówię uniwersytety, to na ogół mam na myśli szkoły wyższe, a niekoniecznie uniwersytety, więc proszę nie sądzić, że tu u gospodarzy atakuję. W swoim masowym kształceniu dydaktycznym nie zauważyły jednej rzeczy, że w istocie rzeczy największą wartość, która potrafią wytworzyć, jest to, jak kształcą. Pytanie, największą wartość, którą potrafią wytworzyć, jest to, jak kształcą. I dzisiaj, ja mówię o swojej uczelni, mamy do czynienia z dramatycznym procesem, który polega na tym, że przychodzą wielkie korporacje i przekonują rektorów, władze uczelni i naszych studentów, że najlepiej będzie, gdybyście wy ich w ogóle nie uczyli, tylko oni pracowali u nas w call center, a wy im dajcie tylko te podpisy, które są potrzebne na waszych dyplomach. Tak? To znaczy robimy uniwersytet korporacyjny. I za to uczelnia dostaje niewielkie kwoty pieniędzy. Niewielkie kwoty pieniędzy. Zamiast zrozumieć, że w istocie rzeczy może pozyskiwać przy innym modelu dydaktycznym, który nie może być masowy, który musi być dużo bardziej zindywidualizowany, który musi być dużo bardziej zespołowy i który musi być akademicki, to znaczy twórczy, a nie odtwórczy, że może uzyskiwać znacznie więcej, tylko to oznacza zasadnicze zastanowienie się, na czym polega nasz proces wytwarzania wartości. W uczelni ekonomicznej zaczęło się to od sytuacji, w której tak naprawdę masowa dydaktyka zaczęła się opłacać tak znaczącej liczbie osób, że nie potrzebowali innego, aż doszliśmy do momentu, w którym tego modelu się dalej kształtować nie da. Jaka jest droga w tym modelu? To jest droga, w której mamy 40-osobowe grupy ćwiczeniowe i których przyjmujemy dzisiaj na uczelnie ludzi, którzy mają średnią ilość punktów, 30-procentowe punkty na maturze. To są ludzie, którzy nie tylko, że nie potrafią półtora godziny wysłuchać wykładu, ale nie są w stanie zrozumieć podstawowych elementów wykładu. To oznacza, że my dokonujemy samodegradacji. Samodegradacji. To oznacza, że zamiast odczytać naszą ideę i przekształcić się instytucjonalnie i kulturowo, my godzimy się na pewien rodzaj trwania. Jak ja się pytam jakąś część ludzi na mojej uczelni, dlaczego wy idziecie w to? To czasami odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Na przykład my nie za dużo prawników zatrudniamy, ale zatrudniamy trochę prawników. Prawie wszyscy z nich mają pracę w jakiejś kancelarii. I dla nich praca na uczelni jest o tyle wygodna, żeby było jak najmniej obowiązków, jak najwięcej wolności. Natomiast ona raczej podnosi ich wartość rynkową, niż rzeczywiście jest procesem wytwarzania. No to jeżeli się godzimy na ten rodzaj modelu, to chcę wyraźnie powiedzieć, że my niszczymy naszą ideę.
pewnym sensie przypominamy właśnie te firmy, dla których the business of business is business i wszystko jedno, co robimy, byle po prostu móc załatwiać swoje własne interesy. I chcę powiedzieć, że to musi doprowadzić do degradacji, musi doprowadzić do upadku. Można zobaczyć, jak potężny był Enron, jak potężna była Nokia i uzmysłowić sobie, że nie ma takich potężnych organizacji, które mogłyby nie liczyć się z tym, o czym dzisiaj opowiadałem i na szczęście. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo, bardzo dziękuję i teraz rozumiem, że Jurek Woźnicki jako pierwszy startuje z krytyką wykładu. Nie, z panem premierem znamy się od dawna i mieliśmy okazję dyskutować ze sobą na różne tematy, współpracować też dla osiągania określonych celów i z wielką przyjemnością wysłuchałem tego wykładu, chociaż muszę powiedzieć, że warstwa analizy biznesu przewyższa poziom analizy uniwersytetu. I szczerze mówiąc, panie premierze, doradzałbym w tym wykładzie nie mieszać tych dwóch bytów, bo wydaje mi się, że uwagi o uniwersytecie nie dorównują i nie dorastają do wymagań, które się wiążą, do których pan nas przyzwyczaił. A ja chcę przejść do biznesu właśnie i zadać pytanie, czy trafna byłaby refleksja, która towarzyszyła mi, gdy słuchałem tego wykładu, która mogłaby być swoistym resume tego podejścia, jakie pan zaprezentował i które ja uważam za ważne, za istotne i w przyszłości jeszcze za obecne, gdy będziemy mówić o biznesie i jego roli w społeczeństwie. Otóż można by tak byłoby powiedzieć, że mamy pojęcie corporate social responsibility. Cofnę się i powiem, no ale ono nie interesuje właściciela ani inwestora. Właściciela, inwestora interesuje coś, co bym nazwał corporate economic responsibility. I oczywiście ona musi być pierwsza. Ta odpowiedzialność musi być pierwsza, bo inaczej nie ma firmy. Z kolei corporate social responsibility jest redukowana do takiej działalności charytatywnej. Ano mamy z nadwyżki, tam coś rzucimy. I teraz to, o czym pan mówi, to, że między tymi dwiema sferami mamy corporate responsibility z innym przymiotnikiem. W istocie tak można by powiedzieć, że z takim przymiotnikiem, który by poszukiwał wartości, który by poszukiwał wkładów w rozwój cywilizacji, jednym słowem, który by poszukiwał większych wartości. Nie wiem, corporate ideological responsibility albo jeszcze inaczej, choć nie chodzi mi o ideologię, tylko raczej o wartości, ta firma jako wartość. Pytanie moje jest takie, czy istnieje literatura światowa, która by potrafiła lokalizować ten trzeci rodzaj odpowiedzialności, nazwać go, być może nazwać go naukowo, jakoś go zdefiniować, ten trzeci, a więc ten między tym zredukowaną odpowiedzialnością społeczną biznesu, tą fundamentalną odpowiedzialnością ekonomiczną biznesu w stronę nowego spojrzenia na biznes, który kreuje wartości. Myślę, że o tym trzecim elemencie w analizie biznesu był ten wykład. Bardzo był ciekaw jego konkluzji z tego punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Tak. Ja bardzo przyjmuję i dziękuję i przyjmuję tę próbę zebrania tych myśli. Dodam tylko, że CSR, społeczna odpowiedzialność biznesu, na naszych oczach stała się w coraz większym stopniu fikcją. Ja to mówię z goryczą. Byłem tym przedstawicielem władzy, do którego młodzi ludzie, niektórzy tu siedzący na sali, jak Przemek Pokrybieniuk, przychodzili i namawiali mnie do tego, żeby zwrócić się, otworzyć się na to środowisko
i pomóc rozwijaniu się tej idei i rzeczywiście mniej lub bardziej otwarcie na to przystępowałem, do tego przystępowałem. Natomiast jak dzisiaj rozmawiam z ludźmi, którzy odpowiadają w firmach za CSR i którzy starają się możliwie najlepiej to wykonywać, bo nie mówię o tych ludziach, którzy świadomie fingują społeczną odpowiedzialność, to oni mi na końcu mówią, panie profesorze, wszystko do momentu, w którym nie słyszę, ale już nas na to nie stać. Znaczy, chcę wyraźnie powiedzieć, że CSR w tym wydaniu jest wizerunkowy. Znaczy, możemy to dodać, jak nas na to stać. Jak nas na to nie stać, to on przestaje być potrzebny, czyli on nigdy nie został wprowadzony do wnętrza firmy. On był czymś, co jest designem, opakowaniem, a nie jest treścią tego procesu. I teraz pan rektor poruszył też inny istotny problem, a mianowicie, bo można byłoby ten wykład zbudować na innej kategorii niż wartości, a mianowicie na kategorii odpowiedzialności. Otóż rzecz polega na tym, że w istocie rzeczy, gdy mówimy o działalności gospodarczej, ona zawsze, jeżeli ma być efektywna ekonomicznie, musi być obarczona ryzykiem. A jeżeli jest ona obarczona ryzykiem, to jest pytanie o rozłożenie tego ryzyka. A jeżeli mówimy o rozłożeniu tego ryzyka, to nie da się tego sprowadzić do żadnego prostego instrumentarium. Zawsze na końcu się pojawi współodpowiedzialność i zdolność do skorygowania sytuacji, której mogliśmy nie przewidzieć. Im bardziej złożone są systemy technologiczne, wszystko jedno, czy będziemy dyskutować o energetyce jądrowej, czy o złożonych systemach, o złożonych produktach finansowych. Brak myślenia o tym, że dopuszczamy ryzyko, ale ryzyko musi wiązać się z jego ubezpieczeniem i uczciwym podziałem, a w związku z tym pojawia się problem odpowiedzialności i także odpowiedzialności za konsekwencje podejmowanych działań i że musi być to przyjmowanie odpowiedzialności w zrozumieniu, z czego wynika ten proces. Jeżeli tego nie będzie, to chcę wyraźnie powiedzieć, nie da się tego w żaden sposób mechanicznie wymusić. Nie ma takich mechanizmów kontroli, co nie znaczy, że ja lekceważę egzekwowanie prawa, czytelność prawa. Nie, nie, do tego przywiązuję bardzo dużą wagę. Ale jeżeli mówimy o odpowiedzialności korporacji, to chcę wyraźnie powiedzieć, że ona jest fikcją, jeżeli nie ma odpowiedzialności osób, które w tej korporacji podejmują rzeczywiste decyzje. A są to podmioty, które skrzętnie ukrywają jakąkolwiek odpowiedzialność konkretnych osób. W związku z tym, jeżeli skrywają odpowiedzialność konkretnych osób, to prędzej czy później te korporacje zachowują się nieodpowiedzialnie lub skrajnie nieodpowiedzialnie, więc ten problem odpowiedzialności korporacji i osób, które tworzą korporacje, jest istotnym problemem, który zaczyna się od tego, że jeżeli mówimy o bankowości jako o pewnym typu działalności, to ona wymaga ryzyka, podziału odpowiedzialności i zaufania, ale także przyjmowania konsekwencji za swoje działania. Jeżeli tego nie ma, bo wszystko jest sprowadzone do tego, że jest wynik, to chcę wyraźnie powiedzieć dzisiaj, po zatoczeniu koła wyniki większości banków są lepsze niż były przed kryzysem i te banki są jeszcze większe niż były, czyli jeszcze jest mniejsza zdolność do rzeczywistej upadłości, a zdolność do przerzucania odpowiedzialności na innych i nie brania na siebie rzeczywistego ryzyka w dalszym ciągu rośnie. I to jest problem. To znaczy, że my jesteśmy w pewnym sensie w tym samym punkcie. Bardzo proszę, ktoś jeszcze chciałby komentarz czy pytanie zadać? Pani profesor, bardzo proszę. Panie profesorze, to bardzo był ciekawy wykład. Ja tak naprawdę mam 6 uwag albo pytań. Dlatego będę siedziała, ponieważ notowałam skrupulatnie. Pierwsza sprawa to jest ta, o której tutaj pan profesor powiedział, mianowicie... I to było widoczne w języku. Jak pan profesor mówi, miasto jako idea, uniwersytet jako idea, to jest zrozumiałe. Natomiast jak mówi firma jako idea, to ja nie mam specjalnie żadnych skojarzeń. I myślę, że to się bierze stąd, że owe byty czy instytucje są niejednorodne. To znaczy, to nie są takie rzeczywistości, które można do siebie porównywać i poddawać je takiej samej kategoryzacji. Uniwersytet jest czymś radykalnie innym niż firma,
firma jest czymś radykalnie innym niż miasto. I myślę, że być może są jakieś kategorie, dzięki którym można by to jakoś porównać, czy jakieś sfery, gdzie można by wprowadzić dosyć jednolite procesy, ale myślę, że one nie mają charakteru homogenicznego. Druga sprawa odnosi się do wartości. Otóż było dużo na temat wytwarzania wartości. Ja wiem, czym są wartości ekonomiczne. Zrozumiałam te porównania dotyczące lasu i również uniwersytetu, gdzie są wartości o charakterze autotelicznym, gdzie są wartości instrumentalne, gdzie są wartości o charakterze ekonomicznym. Natomiast świat wartości, podobnie jak świat tych struktur z tego mojego punktu, jest również niehomogeniczny. Wartości estetyczne, wartości obyczajowe, wartości moralne, wartości intelektualne, wartości duchowe, to są jakby, to są byty również do siebie nieporównywalne. Czyli jak mówimy o wytwarzaniu wartości i w ogóle zajmujemy się aksjologią, to musimy mieć świadomość tej różnorodności. Ona tutaj nie została uwzględniona. Poza tym wielu aksjologów będzie bardzo oburzonych, że wartości moralne na przykład się wytwarza. One są i trzeba je zrealizować, a kiedy się je zrealizuje, to jest, jak mówi Elsenberg, tak jak być powinno. To, co było dla mnie trudne do zrozumienia, to ta firma jako idea. Ja bym wtedy ją po prostu nazwała firma jako projekt ekonomiczno-aksjologiczny. Bo firma jako idea za bardzo mi się kojarzy z Platonem, że to coś abstrakcyjnego i utopijnego. I tak też zobaczyłam ten punkt, który dosyć szybko przemknął. Mianowicie była tam firma jako firma i firma jako idea. I w tych podpunktach do firmy jako idei była prawdziwa utopia. To znaczy to była firma, która wchłonęła jakby wszystkie wartości. Wartości społeczne, bo tam było o debacie, o rozmowie, o więziach, zdaje się. Wartości kultury wysokiej, bo było o przeżyciach, o zachwycie. Bardzo wiele różnych wartości tam zostało przez tę firmę wchłoniętych. Oczywiście moje pytanie byłoby, w jaki sposób ta firma miałaby to zrealizować i jak moglibyśmy wyjść z tego rzeczywiście, z tej pułapki wolnego rynku, która jest właśnie taka, jak tu była opisana w tej firmie. Pani profesor, czy mógłby pan profesor Hauser odpowiedzieć na te dwa pytania, zanim, a nie na wszystkie sześć, bo się zgubimy. To już jest przedostatnie. Dobrze, dziękuję. Nie, to jest przedostatnie. To znaczy, konkludując te wątpliwości, no to ja mam taką obawę typu Michela Foucault, że on mówił, no tak nam się wydaje, że pewne instytucje rozwijają się progresywnie, coraz bardziej nas wyzwalając albo urozmaicając nasze życie, czy stając się bardziej humanitarne, a tymczasem to jest znacznie bardziej podstępny proces niewolenia. Otóż jak ja bym miała firmę, która miałaby mi dostarczać radości, to ja nie wiem, czy bym chciała mieć taką firmę. Ja radość mam w filharmonii i nie wiem, czy chciałabym, żeby jakiekolwiek przedsiębiorstwo z radością mi się kojarzyło, czy z wyższymi przeżyciami. Podobnie jak pan dawał ten przykład tej firmy InPost bodajże, to ja myślę sobie, ja mogłabym równie dobrze zinterpretować firmę kurierską jako znacznie bogatszą pod względem kryteriów, które pan profesor wymienił, bo przecież jak ja mam kuriera, to ja sobie mogę z nim porozmawiać, on ma pracę, on poznaje ludzi, świat staje się bogatszy dzięki kurierom, a jak pójdę nocą do takiego pudełka, no to wydaje mi się, że nie pogadam, świat się stanie bardziej ubogi. Jedna rzecz, która jest fundamentalna, a jeśli nawet przyjmiemy ten utopijny wzorzec firmy jako idei, to on wymaga nie tylko odpowiedzialności, o której tu była mowa, ale on wymaga jakiejś rewolucji moralnej. Znaczy on wymaga wykształcenia nowej generacji ludzi, które takie firmy będą zakładały. I być może tu jest ta styczność między uniwersytetem a firmą, chociaż uniwersytet akurat nie produkuje zbyt wielu przedsiębiorców, tak mi się wydaje. No i ostatnia rzecz, która mnie po prostu ciekawi, bo na początku pojawiła się
taka sfera, którą pan profesor obiecał nam zagospodarować, mianowicie kiedy mówię o unikaniu owego wahadła między państwem opiekuńczym a państwem, powiedziałem państwem Leszka Balcerowicza. To jest ta sfera między państwem, społeczeństwem obywatelskim a rynkiem. Ja bym chciała coś więcej wiedzieć na temat tejże właśnie sfery, która miałaby być zagospodarowana, jak rozumiem, przez ową firmę IDE. W dalszym ciągu gotów jestem podtrzymywać po wysłuchaniu polemiki pani profesor, że warto mówić o mieście jako idei, a nie dyskutować o mieście jako produkcie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja wyraźnie podkreśliłem na samym początku, że ja występuję przed państwem jako ekonomista. I zajmuję się tym, co jest moim aspektem poznawania świata i doświadczania świata i nie próbuję udowodnić, że to, co proponuję, jest właściwe, jest jedyną perspektywą, nadrzędną perspektywą, natomiast jest jakąś perspektywą ekonomisty, który próbuje sobie z problemami, które dostrzegają także ludzie innych perspektyw poznawczych, poradzić po to, żeby z nimi nawiązać kontakt, ale nie przekonywać ich do końca, natomiast złączyć te perspektywy. Z tego punktu widzenia dla mnie rzeczą właściwą jest z jednej strony powiedzenie, chcę rynku, chcę, żeby gospodarka była rynkowa, ale z drugiej strony uważam, że dobra gospodarka rynkowa oprócz przedsiębiorstw rynkowych potrzebuje także na przykład przedsiębiorstw społecznych. I wtedy, jak pani profesor mnie na końcu pyta, a gdzie jest ta przestrzeń, w której mamy do czynienia ze społeczeństwem obywatelskim, rynkiem i państwem, no to ekonomia społeczna jest właśnie taką przestrzenią, w której próbujemy pokazać, że można prowadzić działalność gospodarczą dla innego celu niż czysto ekonomiczny cel i że muszą być ku temu sprzyjające warunki instytucjonalne, które powinna generować z jednej strony system prawny, a z drugiej strony polityka wspierająca tego typu formy działalności. Tak? Pojawią się więc pewne hybrydowe formy, które mogą być przydatne na przykład dla mikrofinansów, które nie muszą polegać na tym, że powiemy, polegajmy wyłącznie na wielkich bankach czy na bankach prywatnych, ale też nie będziemy mówili, że w związku z tym, skoro mamy taki problem z bankami prywatnymi, no to będziemy mieli banki państwowe. Nie. Możemy powiedzieć, że pewna część działalności może być prowadzona w innej formule, tak samo jak na przykład działalność kulturalna nie musi być prowadzona w formie instytucji publicznych, tylko może być prowadzona w formie właśnie takiego przedsięwzięcia, które można wspierać środkami publicznymi, a które nie są instytucjami publicznymi. W związku z tym pojawia się wtedy, tu zmierzałem do końca, pojawia się w związku z tym przestrzeń dla eksperymentowania w bezpiecznej społecznie skali, pojawia się miejsce dla inicjatywy, pojawia się miejsce dla składania różnych perspektyw, pojawia się również to, do czego nawiązywał pan rektor wtedy, kiedy wspominał, że za Januszem Czapińskim opisywałem nasz rozwój jako rozwój molekularny, to znaczy taki, który w istocie rzeczy sprowadził nas do wymiaru rynkowego i tego, co dotyczy wymiaru rynkowego, pomijając między innymi przestrzeń wspólną jako przestrzeń publiczną, choć mogą być różne formy przestrzeni publicznej i mogą być przestrzeń wspólnotowa, ale może być też publiczna w szerszym znaczeniu. To na samym końcu. Ale żeby dojść do tego, to między innymi chcę wyraźnie przeciwstawić myślenie o uniwersytecie jako o przedsiębiorstwie i próbie przekształcania i przerzucania na uniwersytet zdolności do samofinansowania, przy czym to nie dotyczyło akurat tylko badań naukowych, ale także finansowania dydaktyki. Znowuż, jak używam słowa uniwersytet, to tutaj do pana rektora chcę wyraźnie powiedzieć, że najczęściej myślę oczywiście o pewnym typie uniwersytetu, jakim jest Uniwersytet Ekonomiczny. Dlatego, że w przypadku tego typu uczelni ja dokładnie mam zdolność obserwacyjną i gotów jestem bić się o prawomocność moich spojrzeń, natomiast z ostrożnością wypowiadam się o innych strukturach, aczkolwiek nie wydaje mi się, by te inne struktury były całkowicie wolne od tych problemów, choćby tylko z tego powodu, że mają swoje wydziały zarządzania i swoje wydziały ekonomiczne, ale nie myślę, że to byłaby tylko cecha ich. Teraz, dlaczego ja również mówię o idei w tym znaczeniu? Bo
I tutaj, jeżeli pani profesor to tak odczytała, no to oczywiście to błąd wypowiedzi, błąd mojego wykładu. Bo ja chcę uniknąć uniwersalizacji i schematyzacji. Więc jeżeli mówię idea, to nie ideologia. To nie mówię doktryna, tylko mówię o Uniwersytet Warszawski musi sam określić, jaki sposób ma się rozwijać, a żeby móc się określić, musi się powiedzieć, czym się nasz uniwersytet ma różnić od innych. Czym jest różny od łódzkiego, czym jest różny od jagiellońskiego, czym jest różny od wszystkich innych uniwersytetów. Musi być w pewnym sensie jedynym i niepowtarzalnym i tego to trzeba dokonać, to trzeba zrobić. To nie można być tylko nazwane. W tym sensie jestem przeciwny schematyzacji i uniwersalizacji, co oznacza także, że jestem przeciwny pewnym rozwiązaniom biurokratycznym, ustawowym, które właśnie nas pchają do takiego szablonu, tak? Bo one nas pozbawiają autonomii, która jest podstawą do podmiotowości, a tylko podstawa do podmiotowości jest podstawą do autorozwoju, do samorozwoju. I dlatego też uważam, że jak mówię miasto idea, to pytam prezydenta Majchrowskiego, jaki ma być Kraków według ciebie, żeby był inny? I moja odpowiedź generalna polega na tym, taki, jak potrafisz wykorzystać ten potencjał, który jest w twoim mieście, jak się do niego zwrócisz, jak potrafisz go włączyć. Teraz, czy to oznacza, że ja chcę zagospodarowywać wszystko w proces, który polega właśnie na wytwarzaniu tych wartości? Nie. Istnieją pewne wartości same przez się. Same przez się. Wspomniałem o tych wartościach egzystencjalnych lasu. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że nawet te wartości same przez się, one też muszą być w jakiś sposób zabezpieczane. Więc z tego punktu widzenia ja nie włączam tych wartości do eksploatacji, ale nie mogę ich bagatelizować w procesie, którym wytwarzając wartość ekonomiczną, one warunkują wytwarzanie przeze mnie wartości ekonomicznej. To nie znaczy, że ja przetwarzam wartości moralne. Nie. Bez wartości moralnych uniwersytet nie będzie funkcjonował. Ale muszę zastanowić się, jak w procesie, którym ja rzeczywiście przekształcam jedne wartości w inne, ja chronię to, co jest fundamentalne, co jest autoteliczne. W tym sensie, znowuż, jeżeli zostałem tak odczytany, że wszystko chcę podporządkować pewnemu jednolitemu procesowi, to nie to jest moją intencją. Aczkolwiek, i to jest ostatnie zdanie, dlaczego ja być może poszukując czegoś, co jest utopijne. Przy okazji pan rektor pytał, czy jest literatura światowa. Tak, jest coraz więcej prac, które dotyczą relacji pomiędzy wartościami a rynkiem, pomiędzy ekonomią w ogóle a wartościami. Jest coraz więcej prac, które odchodzą od takiego neoklasycznego widzenia racjonalności ekonomicznej, tak? Które postrzegają człowieka w inny sposób niż postrzega to ekonomia neoklasyczna, który jest takim mini-maksymajzerem. Otóż dlaczego ja to robię? Ponieważ widząc na tle tego, co dostrzegamy, dysfunkcjonalność tego modelu, z którym mamy do czynienia, zastanawiam się, na jaką ścieżkę mamy wkroczyć. Nie dlatego, że chcę ją podyktować, nie dlatego, że wiem, że tam jest prawda ostateczna, tylko gdzie mamy pójść, by poszukiwać. I to moje rozumowanie zaczyna się od podstawowych rzeczy. Nie ma pytania po stronie instrumentów, jeżeli nie wiemy, po co mamy te stosować instrumenty i nie wiemy, kto ma je stosować, czyli według jakich reguł zarazem. Nie ma odpowiedzi po stronie czysto instrumentalnej. Nie ma takiej odpowiedzi, która by pomogła nam rozwiązać problemy oczywistej dysfunkcjonalizacji społeczeństwa. Oczywistej. To, że pewne problemy u nas nie wyglądają aż tak dramatycznie, jak w innych społeczeństwach, to wcale nie znaczy, że my ich unikniemy. To znaczy, że po prostu tym bardziej musimy się zastanowić nad tym, mając więcej czasu niż inni, jak nie zmierzać drogą, która prowadzi do tego, że mamy dzisiaj upadek Detroit i mamy wielkie miasta, które kiedyś były, kwitły i rozwijały się, w których mamy centra, które są puste, które są nieżywe, w których tak naprawdę, oczywiście Detroit jest czymś bardzo skrajnym, ale przecież ten proces to nie była katastrofa żywiołowa, chcę wyraźnie powiedzieć. To nie była żadna katastrofa żywiołowa. To był pewien proces, który doprowadził do takiej skrajnej sytuacji i to całe rozumowanie polega na tym, że jeżeli wystarczająco wcześnie zadajemy sobie pytania po co, to wystarczająco wcześnie zaczynamy obserwować dysfunkcję.
i całe działanie ma polegać nie na tym, że ja będę budował idealny świat, tylko że będę wystarczająco wcześnie reagował na dysfunkcjonalność środkami, które mam dostępne, przede wszystkim środkami, które budują moją podmiotowość, a to znaczy, że środkami, którym odpowiadam, nie kim jestem ja jako ja, bo oczywiście ja także sobie odpowiadam na pytanie, kim jestem jako nauczyciel akademicki, ale kim jesteśmy my, także jako firma. Co to znaczy firma? Co to jest za zespół? Czy to jest tylko organizacja? Czy to jest tylko zespół personalny? Czy to jest tylko marka? Czy to jest tylko notowanie na giełdzie? Czy to jest coś więcej? I co to jest to, co więcej? Co czyni różnicę pomiędzy niegdysiejszą piwnicą pod Baranami a tą próbą reaktywowania czegoś, co nie jest dzisiaj tym samym? Być może tego rodzaju rzeczy nie mogą być wieczne i trwałe. No ale jeżeli nawet tego rodzaju rzeczy nie mogą być wieczne i trwałe, to jednak my nie dyskutujemy w tej chwili o jakiejś organizacji. My dyskutujemy o społeczeństwie, my dyskutujemy o państwie. A ja chcę szukać tej odpowiedzi. Powiedziałem, nie w tym, że państwo powstrzyma, państwo wyznaczy granice komercjalizacji. Bo ja uważam, że państwo powinno wyznaczać granice komercjalizacji. Ale także, że te granice komercjalizacji pojawią się za sprawą kultury szeroko rozumianej i pojawią się za stronę pewnego mechanizmu biznesowego. Bo nie wierzę w to, że państwo będzie mogło powstrzymać taki proces. Najlepszy dowód to to, co się stało w ciągu ostatnich 30 lat. Bardzo proszę, jeszcze, pan jeszcze pytanie, przepraszam, tak, na koniec. Nie, może będą inne pytania. Więc tak, mnie się to bardzo podobało i ten program jakby odpowiada tym, co, o czym sam myślę. I tam nawet to miasto idea, bo trzeba najpierw jakoś intelektualnie pewną rzecz zbadać i tu mogą być różne pomysły, dyskusja, jakieś rozwiązania, które będą odpowiadać bardziej potrzebom, wyborom. Ale zastanawiam się, na ile to, co przedstawił pan profesor, jest realistyczne, na ile to jest utopijne, realistyczne. Jeszcze do niedawna, jeszcze rok temu, może półtora roku temu, myślałbym, że świat idzie właśnie w tę stronę, że rozważa, że radzi sobie z trudnymi problemami, nawet z tą globalizacją jakoś sobie będziemy radził. I tak właśnie myślałem, ale teraz trochę wygląda tak, jak w takich dowcipach wojskowych, że siadamy i gramy czy w brydża, czy w szachy, a ktoś, komu ta karta nie idzie, mówi nie, a teraz będziemy grać w salonowca. Przestajemy grać, przerywamy tę grę. I coś takiego teraz się dzieje, że w tej chwili myśleliśmy o Europie, że ona się będzie jednoczyć, że Ukraina przystąpi, powoli to jakoś to się stanie, nawet Rosja i tak dalej. Tymczasem jeden z graczy powiedział nie, będziemy grać inaczej, będę stosował siłę, musicie się temu podporządkować. Takich graczy może być więcej na arenie światowej, nie tylko ten jeden, bo to jest skuteczne, to daje wyniki. Więc w związku z tym ten pomysł jest bardzo dobry, ale być może utopijny, być może on w ogóle jest niemożliwy do realizacji. No, mamy nadzieję, żeby się to dało zrobić, ale były już przypadki nie tak dawno w historii Europy, świata, że szło to w zupełnie inną stronę. Więc też taką pytanie mam, na ile to wszystko, co pan profesor mówi, da się to zrealizować, czy to nie będzie jakieś myślenie niszowe, że może w Europie to udamy zrobić, a gdzie indziej to nie wyjdzie, a w związku z tym w ogóle nie wyjdzie. Więc w tej chwili jest taki duży sceptycyzm z mojej strony, oczywiście pewnie wielu innych ludzi, czy to, co my tutaj mówimy, czy to w ogóle da się zrealizować. Dziękuję. Ja odpowiem skądinąd kapitalnymi myślami i znakomitym tekstem Adama Daniela Rotfelda, który stara się przedstawić zachowanie Rosji. I to jest tekst, którym główna myśl polega na tym, że my uznaliśmy, że konferencja bezpieczeństwa i współpracy w Europie, która jakoś otwierała drogę do wygaśnięcia zimnej wojny, oznaczała, że Rosja została wprowadzona w system wartości, w którym my uczestniczymy, że Rosja będzie demokratyczna, że to jest pewien proces i w tym kierunku to pobiegnie. Tak nie pobiegło. No ale teraz jest pytanie, jak się w związku z tym mamy odnieść. Jedni mówią, zignorujmy to. No to widać, że zignorować się tego nie da. Inni mówią, no trudno, musimy liczyć się z tym, że będziemy walczyć. No ale trzeba pamiętać, jakiego rodzaju konsekwencje mogą być tej walki. A Rotfeld mówi,
Być może jesteśmy skazani na to, by ponownie siąść z przywództwem tego kraju i zastanowić się, czy istnieje jakiś system wartości, który mógłby stworzyć zdolność do pokojowej koegzystencji. Jaki to miałby być system wartości? I czy my jesteśmy gotowi taki system wartości przyjąć, nie rezygnując z własnych wartości? No więc mamy do czynienia z trzema możliwościami. I ja wolałbym, żeby pomyśleć w ten trzeci sposób. Ja nie wiem, czy to jest realistyczne, panie ministrze, ja naprawdę nie wiem. Ja wolałbym o tym, żeby w ten sposób pomyśleć w ogóle. Pomyśleć w ogóle. A nie tylko w przypadku tego oczywistego problemu, z którym mamy do czynienia i który wywołuje zagrożenie. Bo co będzie się działo, jeżeli my rzeczywiście dopuścimy do stanu kolejnej zimnej wojny? Chcę wyraźnie powiedzieć, że wiele elementów naszego systemu wartości zostanie osłabionych, zniweczonych. W związku z tym to nie jest tak, że są rozwiązania bezkosztowe. Teraz, jeżeli przechodzimy do biznesu, to oczywistą jest rzeczą dla mnie, że jeżeli większość firm postępuje w określony sposób, to bardzo trudno się jest wyłamać tym, które no, nie szukają drogi na skróty. W związku z tym jeszcze raz podkreśliłem, że te drogi na skróty, te drogi nieliczenia się z klientami powinny być także blokowane od tamtej strony. W związku z tym weźmy sobie przykład banków. No to jeżeli KNF ma do czynienia z sytuacjami, kiedy, czy w ogóle mamy do czynienia z państwem, kiedy uważa, że były tak zwane abuzywne umowy, czyli takie, które były nadużyciem, to te umowy powinny być z mocy prawa uznawane za nieważne. Wszystko jedno, czy to będzie postępowanie na zasadzie pozwu zbiorowego, czy inny rodzaj działania. Koniec, szluz. Tak powinno być zrobione. Ale nie po to, by uznać, że to kończy problem, tylko po to, by otworzyć drogę do rzeczywistego poszukiwania tej ścieżki, o której mówię. W związku z tym podkreśliłem, że na problem polegający dzisiaj, że nam grozi coś, co będzie ograniczało wolność, co będzie antyliberalną, antywolnościową i antyrynkową rewolucją. Nie wolno odpowiadać, że tak jak było jest najlepiej, bo to jest nieprawda, ale też nie wolno odpowiadać na tej zasadzie, no to w takim razie zrezygnujmy z rynku, bo jeżeli zrezygnujemy z wolności gospodarczej, to za chwilę będziemy rezygnowali z wolności w ogóle politycznej, tak samo jak jeżeli nie będziemy podważali wolność artystyczną, to tak samo skończymy. Jeden typ wolności warunkuje pozytywne inne typy wolności. Tak? To jest oczywiście proces, ale tak jest. W związku z tym chodzi o to, by otwierać przestrzeń, stworzyć ku temu warunki. Teraz pani profesor Środa wspomniała o tych nowych ludziach i nowej generacji. No i bałbym się, oczywiście pani profesor nie implikuje takiego rozumowania, że my ich mamy wykształcić czy wychować. Natomiast ja mogę powiedzieć, że jak ja mam do czynienia z ludźmi, którzy dzisiaj robią różnego rodzaju startupy, a spotykam się z tymi ludźmi, to mam wrażenie, że oni dzisiaj nie chcą naśladować korporacji. Że oni nie chcą iść tą drogą. Nie chcą iść tą drogą dlatego, że mają trochę inny system wartości. Nie chcą iść do korporacji, ale nie chcą naśladować. Szukają jakiejś wspólnotowości w tym biznesie, który robią. Jest cała masa ludzi, który robi ekonomię społeczną dlatego, że ma tego rodzaju motywację. I ludzie to nie robią dlatego, mogliby zarobić więcej w biznesie. Znam wielu ludzi, którzy wyszli z bankowości i robią bankowość społeczną. Wczoraj rozmawiałem z prezesem średniej firmy budowlanej. Firmy, która sobie radzi nieźle. I pytam, Andrzej, jak tam? No wiesz, umów jest trochę więcej, ale to jeszcze nie jest to, że ja czułbym się pewnie. Ale mimo wszystko jestem optymistą. On mówi, dlaczego jesteś optymistą? Bo wiesz, co ja zauważyłem? Że teraz bardzo wielu inwestorów boi się wielkich korporacji, bo boi się ich zespołów prawników. I oni wolą współpracować z taką firmą jak ja, w której obowiązuje trochę inne reguły. Tak? I oni nie muszą wystawiać swojej masy trawników, która by ich długo kosztowała i nie muszą się ubezpieczać. To są symptomy. To są objawy. To nie jest proces jeszcze. Tylko chcę wyraźnie powiedzieć, że to ruszyło. I teraz jeżeli mówiliśmy przez moment o CSR-ze, ja miałem kiedyś okazję przysłuchiwać się rozmowie ludzi, którzy odpowiadają za CSR w dużych firmach polskich. Tak?
I słuchałem przedstawiciela jednej z wielkich firm doradczych, który pokazywał narzędzia, którymi należy się posługiwać w budowaniu CSR-u i relacji z klientem. To były moim zdaniem narzędzia całkowicie fałszywe. To były narzędzia, które na przykład udowadniały, że taka instytucja, jaką jest nasza Główna Dyrekcja Dróg i Państwowych, jest instytucją odpowiedzialną społecznie. To jest instytucja, która położyła polski sektor budowlany urzędniczym postępowaniem, które wynikało z innych motywacji, nie chcę wgłębiać się w to. I ja w pewnym momencie, jak wysłuchałem tego wszystkiego, to powiedziałem, proszę Państwa, to jest już tak zakłamane, to już jest tak fałszywe, to jest już tak nieuczciwe, że ludziom takim jak ja nie pozostaje zacząć uczyć waszych przeciwników, żeby wykorzystali metody, które wy stosujecie dla udowadniania wartości dodanej, dla udowadniania wartości negatywnej, którą tworzycie. I ja to będę robił. Ja to będę robił. A to oznacza, że będziecie musieli ponosić konsekwencje tego wszystkiego, więc powstrzymajcie. Powstrzymajcie ten proces. Tak? W związku z tym to być może jest utopia, tak samo jak być może Adam Daniel Rotfeld, który jest człowiekiem, który przeżył wiele, gdy mówi to, co mówi, myli się. Być może to jest utopijne. Tylko, przepraszam, proszę mi powiedzieć, w którym miejscu ta utopia jest szkodliwa. W którym miejscu ta utopia zabrania innym ludziom myśleć po swojemu. W którym utopia Jacka Kuronia była szkodliwa. Można powiedzieć, okej, to nie rozwiązywało wszystkich problemów. To prawda, ale też nie zabraniało innym myśleć w inny sposób. Natomiast z całą pewnością otwierało nowe perspektywy, a przede wszystkim otwierało jedną najważniejszą perspektywę. Przyjmowanej odpowiedzialności, nie narzucanej odpowiedzialności. Odpowiedzialności, która jest przyjmowana dobrowolnie, łącznie z pewnym bardzo istotnym elementem odpowiedzialności, jakim jest odpowiedzialność za konsekwencje podejmowanych działań. A nie tylko za działanie lub brak działania, za konsekwencje podejmowanych działań. W związku z tym, z tej perspektywy ja się bardzo chętnie wpiszę do grona tego rodzaju utopistów, oczywiście pamiętając, że moje predyspozycje do utopijności i moje predyspozycje do wywoływania zmiany społecznej są niewspółmierne do predyspozycji Adama Daniela Rotfelda, który jest wybitnym politykiem i wybitnym znawcą stosunków międzynarodowych, czy Jacka Kuronia. Ale proszę bardzo, w tym towarzystwie chętnie wystąpię. Pan profesor Michałek. Jeśli można, trochę mi wstyd wracać do rzeczy drobnych, ale chciałbym, bo tak poczułem się trochę wyzwany. Jestem dziekanem Wydziału Ekonomii na tym uniwersytecie. I miałem wrażenie, słuchając pana profesora, że właściwie wystarczy jasna idea w takiej uczelni ekonomicznej, co my chcemy zrobić, co my chcemy osiągnąć i wtedy mając tą jasną ideę, będzie nam łatwiej i uda się nam to zrealizować. Pracuję na tym wydziale jakiś czas już. Jestem między innymi kontynuatorem tego, co robił profesor Żylicz i wydaje mi się, że mamy jasną ideę tego, co chcemy. To znaczy, że chcemy uczyć mainstream economics, że chcemy, żeby nasi absolwenci mieli taką dobrą wiedzę ekspercką. Chcemy, żeby to robiła młoda kadra, która ma doświadczenie i badawcze, i międzynarodowe. Chcemy mieć wysoką selektywność na rynku, chcemy mieć umiędzynarodowienie. I te, bym powiedział, elementy wydaje nam się, że stworzą pewną jasną ideę tego, czym ma być ten wydział. Ale jak mierzymy się z rzeczywistością, to nie jest takie proste i tu mógłbym wiele przykładów podać. Najprostszy jest taki, że jak przychodzi komisja akredytacyjna, to mówi, dlaczego wy uczycie mainstream economics, macie dopasować swoje wymogi do tego, co mówią pracodawcy. W związku z tym, jeżeli tego nie robicie, to znaczy, że robicie to beznadziejnie i w związku z tym obniżamy wam punkty. Jeżeli mamy kierunek, który ma mniejszą ilość studentów, no to on jest nierentowny i wtedy władze rektorskie słusznie nam mówią, że powinniśmy go zamknąć, bo to obniża naszą efektywność ekonomiczną. Ale to są, bym powiedział, drobne rzeczy. Najtrudniejszą rzeczą, czy największym problemem jest to, że funkcjonujemy jednak na rynku niesłychanie konkurencyjnym, jeśli chodzi o ekonomię. Konkurencyjnym podwójnie, to znaczy jeśli chodzi o studentów, że istnieje dziesiątki uczelni prywatnych, które mówią, że dają dyplom ekonomisty, dając bardzo, bym powiedział, marną wiedzę za skromne pieniądze. Ale z drugiej strony to, co jest największym wyzwaniem, to jest ogromna konkurencja na rynku kapitału ludzkiego.
że jednak ci nasi dobrzy, bym powiedział, pracownicy są poddawani ogromnej presji ze strony instytucji prywatnych, banków. No tu można by wymienić wiele rzeczy, gdzie mogliby bez trudu zarabiać 2, 3, 4 razy więcej. Ta presja jest bardzo silna, a my musimy im mówić, być może tak, ale tam będziesz miał mniej czasu, musisz uwierzyć w ideę uniwersytetu, musisz mieć świadomość tego, że tu będziesz bardziej niezależny, że być może za 40 lat twoje zarobki będą podobne jak tego, który pracuje gdzieś indziej i coś jeszcze. Jednym słowem, mam wrażenie, jeśli mógłbym powiedzieć, że ta idea pana profesora jest trochę zbyt optymistyczna, to znaczy, że sama wizja tego, czym powinniśmy być, jeszcze nie wystarcza do tego, żebyśmy mogli dobrze realizować tę ideę, no bo w tym sensie jesteśmy jednak na konkurencyjnym rynku i do pewnego stopnia musimy działać tak jak firma, konkurując zwłaszcza na rynku studentów i na rynku kadry naukowej. I co z tego by mogło wynikać? Moim zdaniem niestety tylko jedna rzecz, która z kolei wymaga zbiorowego działania, to znaczy pewnego uznania, że uczelnie, tak jak i firmy, są heterogeniczne. I o czym, jak rozumiem, pan profesor mówił, prawda? Czy jeżeli uznajemy, że jest uczelnia wyższej klasy i chce być uczelnią badawczą i w związku z tym chce mieć inny profil kształcenia, bardziej fundamentalny, bardziej odpowiedzialny, bardziej długookresowy i coś jeszcze, no to ona musi też mieć zróżnicowane źródła finansowania wyższe, a jeżeli, tak jak pan profesor, jeśli dobrze zrozumiałem, mówi o wielu uczelniach czy uniwersytetach, które są uczelniami, to być może one też mają miejsce, ale to jest inne miejsce, inny typ kształcenia i to powinno być uznane i przez takie instytucje jak PAKA, i przez Ministerstwo Finansów, i coś jeszcze, ale to też być może wymaga pewnego zbiorowego wysiłku i pracy w tym kierunku, to znaczy, żeby sobie uświadamiać, że jak mamy heterogeniczne firmy, o czym jest bogata literatura i pokazuje, że one inaczej działają, inne mają motywy, inne mają formy aktywności. Ja to znam głównie od strony eksportu, bo to jest moją specjalizacją. To on powiedział tak samo, są heterogeniczne uczelnie i to oczywiście możemy czekać i rynek może zadecydować, pokazać za 40 lat, że tak jak nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych te uczelnie są różne, tak my też możemy czekać albo wspomagać ten proces, czyniąc to bardziej lub mniej świadomie. Znaczy ja rozumiem, że parametryzacja jest pewnym krokiem w tę stronę, ale być może te wysiłki zbiorowe powinny być silniejsze, żeby pokazać tą heterogeniczność uczelni. To jest tylko komentarz niewinny, jeśli tak mogłem powiedzieć. No, to nie jest niewinny komentarz, to jest komentarz zasadniczy. I końcową część rozumowania absolutnie podzielam. Zresztą powiedzmy sobie o innym problemie. A mianowicie nie o problemie kategoryzacji uczelni, przy czym kategoryzacja nie może oznaczać, że są uczelnie niskiej czy substandardowej kategorii, tylko są różne typy uczelni. Tak? I to oznacza, że czegoś innego się od nich oczekuje i czegoś innego się finansuje. Nie zabrania to im spróbować zmienić swojego profilu pod warunkiem, że podejmą wysiłek, który pokaże, że są do tego zdolne. Ale przecież my mamy problem, że miasto Warszawa i jakakolwiek gmina wiejska ma ten sam ustrój. To jest problem kategoryzacji gmin między innymi, tak? O czym więc jest tutaj mowa? Tutaj jest mowa o warunkach systemowych, które sprzyjają temu procesowi dostosowawczemu. Ale moje rozumowanie polega na tym, że nawet gdyby nie było warunków systemowych, to i tak ten proces powinien następować. Nie na tej zasadzie, że poczekamy na to, co się stanie kiedyś, ewentualnie. I jeżeli to nie zostanie zmienione, to my sobie zostaniemy w tym miejscu. Tylko dlatego, że w przeciwnym razie degradacja, dysfunkcjonalizacja będzie postępowała. Mamy dysfunkcjonalizację samorządu terytorialnego w Polsce i możemy dalej czekać na to, aż to będzie po prostu już tak działało, że nie będzie działało. Możemy poczekać tak jak na górnictwo węgla kamiennego, czy możemy poczekać tak jak na PKP. A możemy zastanawiać się, co można zrobić, by jednak dokonywać pewnego rodzaju procesu, przemiany. Nawet jeżeli nie do końca są warunki sprzyjające. I teraz, co oznacza dla mnie idea? Słowo jasna idea. Ona oznacza oczywiście określony wybór tożsamościowy. Ale dlaczego ja uważam, że ona jest potrzebna? No bo ona ma uzmysłowić, kim chcemy być
I po drugie, w opozycji do czego tę ideę przedstawiamy? W opozycji do czego? Ja wyraźnie tą opozycję uczyniłem. To jest dychotomia, ale przecież my jesteśmy na poziomie poszukiwania, na poziomie refleksji, na poziomie intelektualnego dokonywania sposobu analizy świata. Teraz jak ja rozmawiam z moimi kolegami na uczelni, a rozmawiam codziennie, ponieważ odważyłem się zaproponować utworzenie nowego wydziału, który jest budowany na zupełnie innej konstrukcji. To jest wydział, który ma mieć swój profil dydaktyczny, ale jego profil badawczy jest dostosowany do profilu dydaktycznego i nie ma próbować mieć podstawowych kierunków studiów, ma uruchamiać takie kierunki studiów, którego jest zdolne dzisiaj zaoferować atrakcyjną, powtarzam, nie dla pracodawców, a dla studentów ofertę, przekonaniu, że być może ta oferta będzie potrzebna 3-4 lata, bo jeżeli wykształcimy dobrych ekonomistów kultury, których w Polsce nie ma, być może później już ich nie będzie potrzeba i tyle. Bo wykształcimy ich tyle, że na jakiś czas ich nie będzie potrzeba. To nie znaczy, że nie mamy się zajmować ekonomią kultury, ale być może powinniśmy mieć taką elastyczną strukturę, która profil kształcenia po wygaśnięciu tych roczników będzie dostosowała do nowych. Więc niech będzie ekonomia jako kierunek podstawowy i tak dalej, a oprócz tego może być wydział, który ma trochę inną mentalność. I teraz, jak ja rozmawiam ze swoimi kolegami? Ja ciągle pytam o to pytanie, czy to, z czym mamy do czynienia, jest koniunkturalne czy strukturalne? Jeżeli uznajemy, że to jest strukturalne, czyli że nie zostanie odwrócone, no to ja pytam dalej. Czy uważacie, że droga, w której będziemy przyjmowali coraz gorszych studentów, droga, w której będziemy mieli coraz mniej studentów, którzy płacą za sobą, droga, w której zaczniemy zwalniać ludzi, droga, której zaczniemy ograniczać dostęp do różnego rodzaju urządzeń, mediów. Czy to jest droga, którą chcemy iść? Czy to jest ta droga, którą nasz uniwersytet chce podążać? I pytanie jest, gdzie tą drogą podążamy? Czyli droga utrzymania obecnego modelu finansowania, który jest oparty o masową dydaktykę. I ja mówię, po pierwsze, nawet gdybyście uznali, że jest to droga, to od razu mówię, nie, strukturalnie nie jest to droga. Po prostu nie da się utrzymywać tej liczby studentów, jeżeli chcemy być uniwersytetem. Można próbować utrzymywać tą, z góry skazując się z sytuacji, w której moja uczelnia jest dzisiaj przyzwoitą szkołą biznesu, bo nie jest żadnym uniwersytetem. Droga do zmierzania do tego, że będziemy liceum ekonomicznym. Ale jak pytają mnie, co ty proponujesz zrobić? Przy czym daję też swój przykład. Ja proponuję, żebyśmy my zrozumieli, że musimy w tym momencie zmienić profil naszego działania, który polega na tym, że koncentrujemy się bardziej na kształceniu mniejszej ilości, ale lepszych studentów, na wyższym jakościowo formie kształcenia i dobudowujemy do tego innego modelu kształcenia, bardziej zindywidualizowanego z jednej strony i zespołowego, z kształcenia, który jest dużo silniejszy kontakt pomiędzy nauczycielami. Dobudowujemy zdolność do współpracy z biznesem, oferując wyniki naszych projektów badawczych i podkreślając, że zarazem, jeżeli oni wspomagają nasze postępowanie badawcze, to wspomagają nasz proces dydaktyczny, bo my wprowadzamy wyniki naszych badań do procesu dydaktycznego. Czy to jest droga dla wszystkich? Nie. Od razu chcę powiedzieć, to nie jest droga dla wszystkich. W związku z tym, jak pan dziekan mi powie, a jak pan chce to przeprowadzić, to chcę wyraźnie powiedzieć, że chodzi o dokonanie strategicznego wyboru i wyraźnie powiedzenie, że jest jakiś okres dostosowawczy i zespoły, które nie będą w stanie się do tego dostosowywać, będą miały po prostu mniejsze szanse dalszego rozwoju. My kładziemy nacisk na to, co jest dzisiaj siłą, jest naszym potencjałem. Tak? Jest naszym potencjałem, coś, co nas wyróżnia. Więc jeżeli moi koledzy uważają, że my jesteśmy bardzo silni, bo mamy bardzo silny Wydział Finansów, to ja mówię, dobrze, to uczyńmy z tego nasze sztandarowe. Starajmy się być najlepsi w Polsce w tym zakresie. Postarajmy się wspomóc to, co potrafimy robić lepiej inni, ale w taki sposób, żeby to przynosiło także dochody, które pozwalają nam się rozwijać, nie przekształcając nasz przedsiębiorstw. I od razu ja mogę w tej chwili szczegółowo rozmawiać, jakie tego rodzaju działania dostosowawcze bym zastosował. I co trzeba zrobić również po stronie uczelni. Co zrobić po stronie uczelni? Z czego zrezygnować, odrzucić, co zacząć preferować i na jakich zasadach? To jest wybór, tylko chciałbym wyraźnie podkreślić. To ułuda, że my to przeczekamy w tym miejscu, w którym jesteśmy. To jest ułuda dla bardzo wielu firm.
które uważają, że weźmy sobie, nie wiem, wielką firmę, którą jest, no teraz już wymienię, firmę Orange, tak? Ta firma, która została zbudowana na monopolu jednego państwa, który stał się monopolem drugiego państwa, tak długo jak mu broni swojego monopolu, tak długo miał bardzo dobre wyniki. Dzisiaj ta firma się próbuje dostosować przez taki typ operacji biznesowych, który polega na tym, że tniemy koszty. Ja nie mówię, że nie należy ciąć kosztów. Jeżeli mam problem koniunkturalny i za chwilę będzie kolejna ekspansja, tnę koszty, przestawiam się i czekam na kolejny okres ekspansji. Ale jeżeli mam inny problem, że mój sposób wytwarzania wartości jest już dzisiaj nieprzydatny i nie zwyciężę w tej konkurencji, to znaczy, że muszę zastanowić się nad tym, co ja mam dobre, co ja mam wartościowe, które moje aktywa mają znaczenie i to przekształcić, żeby to było zdolne do dalszego rozwoju. Po prostu przekształcić. Czy to jest prosta droga w warunkach funkcjonowania naszego modelu zarządzania uczelniami, nie wypominając nikomu niczego? Jest bardzo trudna droga, tylko pytam jest, jaka jest alternatywa? Jaka jest alternatywa? I w związku z tym pytanie o ideę to nie jest pytanie o recepturę. To nie jest pytanie o wzorzec postępowania. To jest pytanie o sens. O sens, który polega na tym, że to, co robimy, po prostu się kończy. To po prostu się kończy, to się wyczerpało. I albo to dostrzeżemy i potrafimy ten proces degradacji powstrzymać i przejść na inną trajektorię rozwoju, albo nie potrafimy, to się będzie dalej degradowało. Pewien model funkcjonowania samorządu lokalnego, który był dobry 20 lat temu, dzisiaj jest zabójczy, bo mamy do czynienia z sytuacją klanowości w bardzo wielu strukturach. Albo to dostrzegamy i chcemy to zmienić i zastanawiamy się, jak to zmienić, albo zgodzimy się na degradację całej struktury, nie konkretnego ogniwa. Bo właśnie o tym cała jest historia. Tu nie chodzi o jedną czy drugą gminę, bo ostatecznie można prowadzić tam zarząd komisaryczny i uzdrowić, jeżeli. No dobrze, ale jeżeli dzisiaj 20% gmin w Polsce jest niewydolnych ekonomicznie, to nie jest już to kwestia, która polega na tym, że my wprowadzimy zarządy komisaryczne. To znaczy, że musimy zastanowić się, co w modelu systemowym trzeba zmienić i w jaki sposób wywoływać bodźce, także te intelektualne, także te idące od wiedzy, od diagnozy, od rozpoznawania problemów, tak? Tu patrzę na pana ministra powiedzmy sobie, my dzisiaj dyskutujemy, Heniu Wujec pyta o sytuację z Rosją. No dobrze, no. Z jednej strony mamy zwiększające się wydatki zbrojeniowe i bardzo słusznie powinniśmy zwiększać wydatki zbrojeniowe, a z drugiej strony mamy taki przemysł zbrojeniowy, jaki mamy. Tak, ja tu nie użyję żadnego określenia. Powiem, że on nie jest zdolny do wytwarzania. W tej chwili to nie znaczy, że on nie może być zdolny. To chcę wyraźnie powiedzieć. On może być zdolny, ale to wymaga rzeczywiście poważnego przekształcenia. Ja nie chcę dyskutować, czy w Polsce jest miejsce na górnictwo węgla kamiennego, które będzie wydobywać 50 milionów ton, czy tylko 40 milionów ton. Nie mam takiej wiedzy, żeby na to odpowiedzieć. Ale albo godzimy się na to, co jest, bo ustępujemy, bo wydaje się, że na inaczej nie można, albo ich trzymamy sobie czarną dziurę, która za chwilę będzie położyła energetykę, albo potrafimy się temu przeciwstawić, pokazując alternatywę. Pokazując alternatywę, ale jednocześnie wyjaśniając, tego się nie da utrzymać. Tego się nie da utrzymać. W związku z tym, po to mamy wiedzę i po to mamy wyobraźnię, żeby służyła ona refleksji, przede wszystkim rozpoznawaniu stanów dysfunkcjonalnych, które to stany dysfunkcjonalne mają prowadzić nas do umożliwienia w ogóle zmiany, otwarcia drogi do zmiany. Na końcu tej drogi być może będzie niepowodzenie, ale chcę wyraźnie powiedzieć, każdy dobrze zrobiony krok na tej drodze generuje zasoby, które mogą się przydać w bardziej sprzyjających okolicznościach. To znaczy zawsze jest tak, jeżeli podejmujemy się tego przepracowania kulturowego, i ono nawet nie przynosi pełnego efektu. Nie dokonuje się zasadnicza zmiana. To tak czy owak generujemy zasoby, które mogą się okazać przydatne w sytuacji, kiedy pojawi się window of opportunity, kiedy one mogą być po prostu korzystne. Dlatego warto ten wysiłek czynić, ale jednocześnie chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tylko taki makrospołeczny wysiłek. To jest wysiłek, od którego ja zaczynam. Mówimy o konkretnych firmach. Mówimy o Danonie, mówimy o Azotach,
mówimy o Lotosie, mówimy o PZU. I teraz jest, każdy próbuje się dostosować, tylko pytanie, czym się kieruje w tym dostosowaniu. Czy kieruje się rzeczywiście uzmysłowieniem sobie, że obecny kryzys oznacza tak głęboką zmianę, tak głębokie przeobrażenie, że nie da się tego przeczekać i wyłącznie oprzeć o mimikrę. Kto spróbuje, to sam na własnej skórze się o tym przekona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym zamknąć już dyskusję. Ciąg dalszej dyskusji może się odbyć jeszcze w sali złotej. A ja tak pozostaję z myślą, jaką ideę zaproponować spółce węglowej w Jastrzębiu. Czy tą ideę nie będzie... Kończymy działalność. To się skończy.